Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Cóż to był za mecz, cóż to były za emocje, jak tam wszystko dudniło na tym boisku. To była prawdziwa energia, to było prawdziwe 0-0, jakie chce się oglądać. A nie ci polscy piłkarze snujący się po boisku, nie wiedzą w ogóle po co przyszli. Piłka tam lata nad ich głowami, nie wiedzą dlaczego, po co. Oj, dorobi się pan za chwilę kontry, dorobi. Dzisiaj moim gościem Janusz Piechociński. Dobry wieczór. Mecz piękny. Chciałbym powiedzieć, no piękny mecz, tak. No fantastyczny. Dojdziemy jeszcze do niego, muszę pana najpierw zapowiedzieć. Nie będę pana zapowiadał jak polityka, bo ludzie się zdenerwują. Po co polityk w studiu? Ja jestem byłym politykiem, 30 parę lat i starczy. Ja pana zapowiem jako konesera futbolu, bo pan mnie zawstydził. Pan mnie zawstydził, bo ja przed Euro nagrałem taki filmik, że mnie to Euro nie kręci, że nie wiem dlaczego, ale gdzieś uleciało to wszystko. No, niech pan mówi. A tu pan przyszedł. Słuchajcie, bo przeszliśmy na ty także z widzami. Tak było, nagrałem filmik i ludzie mnie popierali. Tak, nas też nie kręci to Euro. Gdzieś nie ma tej adrenaliny, nie myślimy o tych meczach. A tu pan przychodzi, mówi tak, wszystko oglądam, jeszcze Copa America, jak nie mogę, to nagrywam i odtwarzam sobie potem. Tak jest, a w międzyczasie jeszcze sprawdzam, jak tam siatka nasza. I jeszcze pan sprawdza siatkę. To nie ma żartów. I dlatego z dumą, słuchajcie... Może pan nie ma co w życiu robić. Słuchajcie, co powiem, jutro wygrywamy 3-0. To przesadziłem z tym koneserem. Nie, powoli. A bohaterem meczu będzie zawodnik Polak numer 9. Zdobędzie w tym meczu 26 punktów. Dobre. No tak, załatwiam z Hiszpanami, ponieważ jedna z naszych ważniejszych firm dostarczających powszechnie żywność zaproponowała nową ofertę. Jak Polacy wygrają z Hiszpanią, to następnego dnia będzie za 2 zł można wziąć jakiś kubełek, wiaderko czy czegoś jeszcze. Zwracam uwagę, że bez piwa, więc proszę, żeby sponsor programu tam anulował to i doprowadził, żeby jeszcze był ten wkład. No i tak sobie pomyślałem, że Hiszpanie się mogą do tego przekonać. I dlaczego nie polski Leon i nie polska siatka ma jutro zdominować Hiszpanię? Ależ pan mnie zaskoczył. Jak pan mnie poczuł? Ja myślałem już, że mam w studiu wariata, który powie, że wygramy w piłkę nożną. Proszę pana, piłka jest bardziej praktyczna niż myślimy. Ja się złapałem za głowę, mówię, jak ja uciągnę półtorej godziny z człowiekiem, który myśli, że wygramy 3-0 w piłkę nożną. Ale tu pan mnie zastrzelił z tą siatkówką. Naprawdę dobre to było. No, to nie ma. Wie pan, to byłby mecz jak z Rosją, tylko razy 3. I Leon by tam ciął 6 serwów w każdym secie, to już jest 3 razy 6, jak dobrze liczę, 18 i 8 punktów skromnie z ataku, czyli 26, wyliczyłem dobrze. Okej. Ja jeszcze chciałem pana zaanonsować jako gwiazdę Twittera, ale nie mogę tego zrobić. Od razu gwiazdę. Nie mogę tego zrobić. Praktykującego byłego... Tego też nie mogę zrobić. Akademickiego pracownika. Tego też nie mogę zrobić, ponieważ pan mnie zbanował na Twitterze. I ja nie wiem, czy pan jest gwiazdą, to tylko ludzie tak twierdzą, a ja nie mam wglądu w pana tweety. Ja nigdy do pana nic nie napisałem, a mam u pana bana. Proszę pana, musiał pan zdenerwować w jakiejś wypowiedzi, uderzyć w trudnych czasach moją ukochaną Legię Warszawa. I wtedy z automatu dostaje pan. Czy pan wie, że nasza ukochana stołeczna drużyna wystartuje w eliminacjach z mistrzem Norwegii, a Skandynawowie nieźle grają. Nieźle. Drugie, że nasza ukochana drużyna weszła także w piłkę halową. Awansowała do Ekstraklasy. No właśnie. I tam ważną postacią będzie piłkarz Milewski, z którym się przyjaźnie, który nawet przygotowuje sobie papiery trenerskie. I jakie to jest piękne, proszę pana. W tej drużynie futsalowej to gra, rezerwowym bramkarzem jest Paweł Wysocki, który był wcześniej bramkarzem KTS Weszło, czyli mojego klubu, więc to się wszystko zazębia. Widzi pan, jaki świat jest mały, ale ja muszę mam pewien powinność. Otóż jedna bardzo sympatyczna małżonka mojego kolegi prosiła, żeby publicznie pana pozdrowić i powiedzieć, że jest prawie w panu zakochana i mówiła to w obecności swojego męża. Tak lubi oglądać te programy. Dziękuję bardzo, zapomniałem się, pozdrawiam. Nie zdradzę imion, nie zdradzę telefonu, ale wywiązałem się z zadania. Ja jestem dostępny na mediach społecznościowych, można wysyłać prywatne wiadomości na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku. Śmiało, ale tego bana to niech pan zdejmie w końcu, bo ja nie wiem, co się dzieje na rynku świn. Pan nie wie o tym, że dawno pan został już przywrócony do normalnej rzeczywistości. Proszę sprawdzić, już patrzę, że nie ma czegoś takiego. Tak się panu głupio, ja jestem przygotowany do programu, proszę pana.
Ale trochę głupio się panu nie, to nie zrobiło, czy nieważne, czy będziemy mówić o rolnictwie i produkcji świń w Chinach czy w Wietnamie, w którym od 1 maja trwa bardzo silny lockdown, dzisiaj na ten temat rozmawiałem, to ja staram się być przygotowanym do każdego spotkania. No, rozumiem. Znaczy, no, nie mam wątpliwości. Wie pan, skąd to się bierze? No bo to jest rok rocznic. W tym roku, w czerwcu, obchodzimy 115 lat mojej uczelni SGH Warszawa, w której barwach jako reprezentacji grałem. Fałszywym lewym skrzydłowym, który zdobywał często bardzo wiele karnych, umiejętnie się zasłaniając tuż na polu. I symulując, nie oszukujmy się, pan w wywiadzie dla Weszła się przyznał, że pan jest symulantem w ogóle. Jakim symulantem, proszę pana, dobrze się zastanowić. Że pana wystarczy popchnąć i pan leci 2 metry, znaczy teraz już pewnie nie, ale kiedyś pan leciał... No, teraz daje mi pan do zrozumienia, że teraz się toczę 2 metry. Daje panu do zrozumienia, że no. jak pan sam napisał... No, proszę, też się przygotował. Od wiosny do jesieni 2028 roku 28% Polek i Polaków przytyło. Nie do 2020, tylko 2020. Od wiosny do jesieni 2020 roku. Tak, tak. No po 5-6 kilogramów nam przybyło średnio na głowę. I dlatego te mistrzostwa, o których pan tak chciał je odrzucić, a teraz widzę, że pan zaczyna się pasjonować tak jak ja i inni tego typu piłko i dalej każdy niech sobie doda. Tak, to pan nie wie o tym, że najważniejsze z tych mistrzostw, oprócz naszych dumnych chwil, kiedy wygrywamy te mecze, śpiewamy hymn, obwieszamy się biało-czerwoną, spotykamy się nawet na piwie, bezalkoholowym i alkoholowym, nie każdy tutaj przypisze swoje upodobania. Najważniejsze jest jedno, że to może być pretekst, żeby nas wyprowadzić z tego stanu po mistrzostwach, sprzed telewizora, żeby zacząć się poruszać albo wrócić do uprawiania sportu. Bo myśli proszę, pan, że piłkarze zaczną się polscy ruszać? Bo oni są właśnie jeszcze na etapie telewizyjnym, bym powiedział. Powiem tak... Szkoci się ruszają, ewidentnie się ruszają. A Polacy... A jak się ruszył bardzo mocno przecież wymęczony w finale Ligi Mistrzów reprezentant Belgii, wszedł i dwa zagrania genialne, tak? Po których padają jedne z najpiękniejszych. Ale on krótko grał w Ligi Mistrzów, bo dostał w łeb. No, ale wrócił i widział pan, jak w drugiej połowie zagrał. Więc ja patrzę na to i tak sobie się zastanawiam, skąd oni zdobyli taką motorykę? Ci Włosi, ci Szkoci, czy Brytyjczycy, no bo przecież tak. Nasi jedzą to, co oni, piją to, co oni. Kładą się spać o 22:30. No nie wiem tego, pan to wie? No to jest pytanie może do trenera i jego zespołu. No bo wyobrażam pan sobie ten słynny 74 rok, kiedy to lato biegnie, prawda, i strzela tą bramkę Brazylijczykom. I on się wtedy potrafił poruszać. No potrafił. No, albo widzę w swoich najlepszej formie. A my mamy syte koty na boisku. Jakie syte, proszę pana? Syte, oni syci są. Nie, otóż muszę zaprotestować. Po pierwsze, mistrzostwa trwają. Oni się wygrzewają jak kot na dach. Po drugie, ja jestem zwolennikiem kotów, proszę pana, i mój kot Miałczur uwielbia Ligę Mistrzów i inne wydarzenia piłkarskie. Obym tylko się położył. Wtedy ku mojemu zdumieniu wskakuje mi na brzuch i ja muszę go głaskać. W ten oto sposób zostaje wyłączony z jakiegoś nerwowego reagowania. Tak spędziliśmy mecz Polska-Słowacja. Więc zostałem wyłączony z nerwowego reagowania i mocnych słów, no bo nie wypadało drzeć się na kota, który leży i pięknie mruczy. No i jakoś doczekałem tego strasznego wyniku 2-1, bo pewnie pan tam ma w przygotowaniach, że mi się śniło przed tymi mistrzostwami bardzo optymistyczny wariant. To miało być 2-1 ze Słowacją. 0-0 albo 1-1 z Hiszpanią po meczu walki, ale 0-0 obronie. Nowy Tomaszewski się miał zrodzić w naszej bramce. Później wygrana z kontry ze Szwecją, która musiała się odsłonić i polska armia, husaria ruszyła tą kontrą. I proszę zobaczyć, że w meczu ze Szwecją ja nawet piłkę podawałem zza boiska. W tym śnie. I oni ten sen mi zmarnowali, no. Tym wynikiem ze Słowacją, a co dopiero jutro z Hiszpanią. Tak dopytam, no. Pan jak panu się śnił ten mecz i pan podawał te piłki, to pan był małym Januszem, czy pan był sobą po prostu w garniturze przy boisku? Nie wiem, w jakiej roli, ale najważniejsze było, że rzucałem piłki. Rozumiem. I byłem taki szczęśliwy, proszę pana, w tym śnie. Tak mnie to łaskotało. Czułem się uczestnikiem tych mistrzostw. Najgorzej, tak? Jak ktoś się obudzi, prawda? Już tak, już jest blisko bramki i nagle... Najgorzej to jest wtedy, kiedy widzi pan naszą drużynę w meczu o wszystko, a już parę razy na różnych mistrzostwach tak było. I pięknie grają, mają nawet sytuację do 15-20 minuty, kiedy przeciwnik strzela bramkę i wtedy idzie rozsypka. Więc ja już apeluję, kiedy chłopaki powiedzieli o tej husarii.
nie zapomnijcie o tych koniach z Janowa. Bo pamięta pan swego czasu, 15 sierpnia, to jest Dzień Wojska Polskiego. Dziwne, żeby husari o koniach była taka manifestacja i tam gdzieś w internecie krąży taki mem. Na końcu tej grupy różnych pojazdów wojskowych i tak dalej szło dwóch husarzy, ale pieszo bez konia. W związku z tym, drodzy polscy reprezentanci, drogi trenerze, drogi prezesie, błagam, nie zapomnijcie o tych koniach. Ja mam wrażenie, że ten cytat z tą husarią to może stać się memem jutro. Proszę pana, po pierwsze tak, piłka jest bardzo poważnym wydarzeniem, co widzieliśmy także dzisiaj w kilku meczach. Po drugie, jeśli nie awansujemy, to będziemy wracać w wcale nie najgorszym towarzystwie. Po trzecie, znaczy, no w jakim? No Turcja. No i Macedonia. Macedonia, super, Dania no, nawet. Ekstra towarzystwo. No ale to przepraszam bardzo, niech pan pamięta o tym, ile drużyn. To już lepiej było z Mistrzostw Świata z Niemcami wracać. Powoli, ile drużyn gra w tych mistrzostwach? 24. A które mają granie na swoim stadionie? Nie no. Załatwiła nasza gospodarka i polityka to, że gramy w Warszawie? No nie. A już mogła załatwić? Euro. Mieliśmy Euro w 2012. Byłem, widziałem i nigdy tego nie zapomnę, tego upokorzenia, jak Czesi nam śpiewali, Polacy, nic się nie stało po słynnym meczu we Wrocławiu. Widzę pana ciężko zagiąć. Nie, nie, to nie jest kwestia zaginania, po prostu tym się żyje. Tym się żyje, tak jest. A proszę mi powiedzieć, no bo jak to jest po tym meczu ze Słowacją? Tak. Gdyż no takie niepokojące wieści od pana nadeszły. No. To znaczy, po meczu ze Słowacją niestety załamuje się mleczność polskich krów i nośność kur, tak, co tak. przełoży się na wzrost cen masła i jaj. Niestety, bo po pierwsze mamy ASF, to dotyczy świniaczków, mamy ptasią krypę, to dotyczy kurczaczków, która zdziesiątkowała w największym, jednym z największych zagłębi drobiarskim na północno-zachodnim Mazowszu znacznie stada, bo mamy ponad 200 ognisk tej choroby, w wyniku której już wybiliśmy parę ładnych milionów sztuk. Trzeba odbudować produkcję pisklaków, a polski drób wymaga tego, żeby ich się rodziło miesięcznie 100 milionów sztuk, bo potrzeba 1,2 mld. A ile się rodzi? No trochę mniej, no bo sporo tych miejsc, tych gospodarstw. Trzeba jakieś 500+ prowadzić. Proszę pana, no to staramy się, nie jest to takie proste. Co prawda ostatnio powołano jakiegoś pomocnika rządu do spraw demografii, który nam wyjaśnia, że znajdziemy na to sposób, że młode nasze pokolenie weźmie się bardziej za dzietność. No ale słyszymy to już parę lat. Ja myślałem, no i teraz wracam, ale wracam do tego, więc po pierwsze tak, jest gorąco, wtedy istotnie spada mleczność krowy. Tak, to jest jedno. I drugie, no, produkowaliśmy ponad 3 miliony ton kurczaka, teraz produkujemy mniej. Ileś musieliśmy ubić, ileś musimy wysłać na zewnątrz, w związku z tym drób drożeje. I to jest właśnie powód, dla którego wpisałem, jeszcze jak pan doda sytuację taką, że rozpaczeni są także hodowcy drobiu. A pewnie i kurczakom nie jest to obojętne, że mała Słowacja, gospodarka spoza pierwszej dziesiątki Unii Europejskiej, wygrała 6. gospodarką Unii Europejskiej, a zarazem 22. na świecie. Sugeruje pan, że teraz po takim meczu na Słowacji będzie się rodzić więcej pisklaków, bo kury będą szczęśliwe z tego rozstrzygnięcia, będą patrzyły na swoich gospodarzy i myślały sobie... Ja uwielbiam pogranicze polsko-słowackie, dlatego że jest ta sama góralska, bardzo dobra kuchnia. Jeżdżę tam z przyjaciółmi i czuję się świetnie i z braćmi Słowakami, to im nawet wybaczę pewnie po tygodniu to zwycięstwo i trzymam za nich kciuki, bo taka jest istota tego sportu. Nasi zagrali źle, a oni zagrali na 99% swoich potencjalnych możliwości i tyle. A jutro zobaczymy, jakie są możliwości naszej drużyny. Czyli pan tak, bo jak się patrzy na pana Twitter, no. to tak nie do końca wiadomo, pan żartuje, troluje, czy to jest na poważnie. Nie, a pan nie. wykorzystuje prawdziwą informację, ta. Ale obudowuje jakimś troszeczkę żartem. Świetnie. Jakimś tam mrugnięcie oka. Czuje pan to. No ta, dlaczego to jest, ja jestem załamany? Dlaczego jestem załamany tymi mistrzostwami już bez względu na wynik tego naszego meczu? No bo pewnie i świniaki ucierpią. Gorzej z tym, proszę pana. W dobrym roku 2019 mieliśmy prawie 99 litrów piwa alkoholowego i bezalkoholowego na głowę. Mhm. A w zeszłym roku nam spadło. W jak tym roku spadło? No spożycie nam spadło. Zobacz, ile my tu mamy piwa. Ale to wy jesteście w specjalnej sytuacji, bo wykorzystacie z różnego rodzaju wsparcia. Na przykład dostajecie 14, płacimy 14 za darmo. Albo przechodzicie na ty, to jest zupełnie nowa jakość.
Ja chciałbym, aby te mistrzostwa służyły temu, żeby niskoprocentowe alkohole, nawet zerowe piwo, znalazło większy udział na rynku, dlatego że jesteśmy trzecim, czwartym producentem piwa w Europie. Mhm. No jak my szybko odpadniemy, to nie będziemy pić. Spadnie spożycie, firmy będą to utylizować. Albo na smutno, a na smutno to już woda. Nie, wtedy. Nie, ale to gorzej, proszę pana. To z wódką jesteśmy wyżej w Europie. Także w spożyciu, nie wiem czy pan wie, że za 2020 rok 40 miliardów to były wpływy z polskiego alkoholu do budżetu. To pan sobie wyobraża, czym może się to skończyć? Budżet może się załamać. Niech pan patrzy szeroko. Co jest było szczególnym? Ile warta jest polska drużyna według pana? Po meczu ze Słowacją, o ile procent spadła wartość? Ja bym za nich nawet pół grosza nie dał, proszę pana. Nie, proszę pana, jak pan wie, to może w tej sytuacji, która jest, nie dojdzie do transakcji finalnej Bayern i nowy klub Lewego, ale pamięta tam pan pewnie się przygotowując do programu, że ja od zawsze... Ja nieprzygotowany przychodzę, proszę pana. Od zawsze zabiegam o to, żeby Lewy kończył karierę w kraju, w którym ma szczególne uznanie, czyli w Chinach. Chciałbym, żeby półtora sezonu zagrał, dlatego że my na Azję... Proszę pana, no widzicie pan myśli kategoriami, że Los Angeles to jest fajne miejsce i tam powinien skończyć, nie, bo... ja bym wolał, że on skończył w Monachium. Powoli. Ilu jest Amerykanów? O Jezu, niech pan mnie teraz nie przepytuje. A ilu jest Chińczyków? No Chińczyków jest więcej, wiadomo, ale co z tego? Jaki jest sport narodowy w Stanach Zjednoczonych dla mężczyzn? Koszykówka. Futbol. Amerykański. Baseball. Dla kobiet ale bardziej nie soccer. Dobrze, no właśnie, no widzi pan. A teraz prezydent Xi i Liga Chińska co daje? Po pierwsze, dobry zarobek może dać. Kto ostatnio grywa z Polaków w Lidze Chińskiej? Mierzejewski. Bardzo ale... dobrze. Ja, widzi pan, nie jest źle. Ale no po co nam Lewandowski w Chinach? Nam potrzebny, dlatego żadnej że... my radości nie będziemy my mieli. My nie mamy polskiego brandu na ten wielki że pobije kraj. Rekord strzelecki Chin, nie, tam my pewnie nie rekordzista ma łącznie 58 ale goli. Ale pan tylko się skoncentrować chce na wątku piłkarskim. Mhm. A ja podziwiam Lewandowskiego za to, że potrafi w swoim życiu pokierować bardzo rozsądnie, nie tylko sukcesem sportowym, ale zbudował pewien brand, który przynosi zyski i renomę Polsce. Tak? To jego sukces, także jego sukces finansowy, sukces jego żony, która uruchamia kolejne linie, kupują hotele, uruchamiają restauracje, budują styl życia, budują koszulki, coś tam jeszcze i tak dalej. Więc stwierdzam, że niestety Chopin nie jest naszym szyldem na Chiny, bo jest skojarzony trochę z inną nacją, to wynika z nazwiska. W związku z tym mamy albo naszą genialną noblistkę od chemii, albo nie, długo, długo nic. I kiedy mówimy Poland, ludzie się pytają, jak Azja długa i szeroka Holland. A gdy pojawi się ten Lewandowski, który strzelił 4 bramki komu? Wielkiemu Realowi. Mm-hmm. Pojawił się. Tysiące ludzi poszło na stadiony. Był obiektem powszechnego entuzjazmu. Wyobraża pan sobie, ile koszulek pani Anna Lewandowska z napisem Lewandowski sprzedałaby w 1,5 miliardowych Chinach? Żadnej. Podrobiliby wszystko od razu. Przecież oni by sami to wypuścili. Nawet jakby, się nie zapytali. Jakby grał w tej lidze, byłoby gdzie? Trudniej. Sami by tego samego dnia w garażu by drukowali te koszulki. Proszę, tyle pana, by było z tego interesu. Do następnego programu pan zaprasza tu Andrzeja Strejlała, który ma doświadczenie na tamtym rynku. I gdyby nie COVID, pracujemy nad tym w Izbie Polska-Azja, muszę o tym powiedzieć, to także szkolilibyśmy chińskich trenerów i byłyby mecze i rozgrywki z niektórymi drużynami. Dlaczego? To marsze do Lipi. Andrzej Strejlał. To teraz, a kiedyś? No teraz. Ale, no to proszę pana, to jest zupełnie co innego. Tam taki Tevez wystąpił za 35 milionów jeden sezon. Co to jest 35 milionów i Tevez, a do najlepszego strzelca nie tylko ligi niemieckiej w historii? No idzie pan, nie? Ale ta riposta moja z podróbkami była niezła. Tak trochę na chwilę pan tak stracił rezerwę. Proszę pana, nie tak ze mną, nie tak łatwo, dlatego że Chiny podpisują stosowne umowy także z Europą i chińskie firmy są pod presją nie tylko swojego kierownictwa partyjnego, żeby nie dawać Europejczykom pretekstu do łatwej stygmatyzacji i jest postęp. Ale w ramach tego postępu myśmy takimi kategoriami, że na pograniczu sportu i otoczenia sportu tworzy się duży biznes, tworzy się reklama, tworzy się promocja. No, to nie jest przypadek, że wasz program ma taki sukces. Nie jest tak, no właśnie. Mamy takich gości, no musimy mieć sukces. Jak ma takich prowadzących, powinienem w tej sytuacji odpowiedzieć nie. Ale dlaczego nie? No tak, niech pan to powie. Po prostu pokazuje, że jest wielkie zapotrzebowanie. Mhm.
Jest wielkie zapotrzebowanie, żeby w lekkiej formie o czymś pogadać, żeby z nas wyszło także niechęć, zniecierpliwienie. Ale ja przestrzegam przed Czarnowicem i choćby przed tym, że my w tej chwili, jak nie pójdzie w meczu z Hiszpanią, to bardzo i nie najlepiej będziemy walczyć o honor w meczu ze Szwecją, to zepsujemy to, co szykuje się jesienią. Otóż my mamy rozgrzebane eliminacje Mistrzostw Świata i nie możemy wrócić do sytuacji, kiedy polska reprezentacja i polski futbol, taki jaki on jest, ze swoimi wadami i zaletami, nagle na przykład na 2 czy 3 kadencje wypada z Parlamentu Światowej Piłki. No wyobraża pan sobie, że w tym parlamencie nie ma, niech pan tu sobie wpisze, ulubionego polityka? Okej, okay. No. Będziemy sobie tak toczyć tą rozmowę dobrze, długo, pan, ale... Formuła tego programu jest troszeczkę inna. No. To znaczy odbieramy też telefony od widzów. Czyli jasne. My sobie pogadamy, ale jeszcze musimy... A oni mogą dzwonić, a my musimy odpowiadać. Oni mogą wszystko powiedzieć. Wszystko. Nam nie ma żadnej cenzury. Mm-hmm. My nie wiemy, o co oni powiedzą. Oni mogą na przykład powiedzieć, tak. Że tak naprawdę tych pisklaków jest więcej i pan kłamie. Albo na przykład powiedzieć, że bób spadł już do 18 zł za pół kilo, a ja napisałem, że było 42 pierwsze dostawy. A spadł bób? Spadł. A jak bób może spadać, jak bób wszyscy lubią bób? W skupie. No do, a dlaczego spadł? No jest bób? Teraz... Wszystko drożeje, a bób spada? Notowania z wczoraj, no bo rośnie na tych polach i go przyrasta. I będzie go jeszcze więcej. A nie mogą powiedzieć, że będzie kosztował więcej? Proszę pana, no mogą powiedzieć, tylko kto za to zapłaci więcej. Ja. A, bo pan jest bobolubny. Tak. No i gratuluję, bo to jest bardzo zdrowe warzywo, które daje dużo naturalnego białka. No, truskawki drożeją, a bób tanieje. No, ale za skąd truskawki tanieją? Nie wiem, czy pan też wie, ale w Jasieńcu, to jest powiat grójecki, ostatnio proponowano pierwsze truskawki w dostawach przemysłowych poniżej 2 zł. Czyli to jest poniżej kosztów zbioru, a co dopiero wyhodowania. A za agres, proszę pana, proponowano w niektórych miejscach 42 grosze za kilogram. Powiesiłbym własnoręcznie, mimo że jestem bardzo pokojowym człowiekiem, kogoś, kto by mi zaproponował, żeby za agres dać 42 grosze za kilogram. Czyż to się niewygodnie zbiera? No? No, żeby się niewygodnie. No, pan sobie wyobraża, tego się w tym sytuacji nawet schylić nie chce, no żeby zbierać. Otóż nie wiem, czy pan zauważył, jest strona internetowa, której polscy rolnicy, żeby się nie marnowało, bo mają też serce i wyczucie troski o innych, mówią, możesz sobie uzbierać. I zapraszają pana na pola i pan na preferencyjnej stawce zbiera sobie, bierze tyle, ile jest i wrzuca do koszyczka tyle, ile polscy zapłacić. Ja sobie zawsze zbieram w Auchan. Proszę pana, czy lokuje pan produkt Auchan? Nie, znaczy, bo czasami w Lidlu, ale no, w każdym razie w sklepie. Nie, to ja nie ten. Chodzę i sobie ja apeluję do Auchan, żeby po pańskiej wypowiedzi stał się sponsorem tego programu. Ja również o to apeluję. Nie, i też jest polskie Dino i też wypadałoby, żeby poważni sponsorzy. Ale koło mnie nie ma żadnego wspierali. Dino właśnie. Ale pan jest moim sąsiadem, więc pan wie, że nie ma żadnego Dino. Zdradził pan, że przejeżdżam nawet niedaleko pańskiego domu i że na terenie przyjaznej gminy Lesznowola, w tej chwili także w pańskiej okolicy, toczy się wielki plac budowy pod tytułem Ekspresowa S7 i 7 już wykonawcę wypędzono z placu budowy. Tak, no chyba tylko do Lesznowoli na razie to dociągnął, a dalej już... Dalej już jest też tak. Nieźle. Nie? Jak pan widzi, staram się śledzić w dalszym ciągu, bo mam pasję także śledzenia wydarzeń infrastrukturalnych. Mam wrażenie, że nigdy w życiu około godziny 23:30 tak wielu młodych ludzi nie słuchało wykładu na temat ceny bobu i agrestu w internecie. Dlatego, że proszę pana, ekonomia jest nauką dziwną albo sztuczną. I żeby ją rozumieć, trzeba mieć kilka punktów odniesień. Globalną, obejmującą wszystko, regionalną, ale także schodzimy do tego mikro. No i proszę zwrócić uwagę, wyjaśnię mój sposób myślenia. Formalnie inflacja jest 4,7. Ale wchodzi pan do sklepu i pan już wie, że inflacja na wielu produktach, które pan kupuje za te 100 zł w ostatnich 2 latach, to jest 20-30%. Zgadza się. No, dobrze, odbierzmy telefon. Dobrze. Halo, kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Konrad z Warszawy. Cześć, Konrad. Mam dwa pytania. Na pierwsze do pana Janusza. Skąd znajduje pan tyle czasu na szukanie tych wszystkich informacji od właśnie takich, powiem, pierdołowatych typu, że na jakimś miasteczku cena brokuła spadła, wzrosła, aż po później po jakieś wskaźniki giełdowe? No, pracuję na kilkudziesięciu newsletterach, kilkudziesięciu portali europejskich czy światowych.
związku z tym wystarczy wchodzić na giełdę w Chicago, żeby wiedzieć, jakie są kierunki i zmian w produktach zbożowych. Wystarczy obserwować giełdę francuską, żeby mieć ten wymiar dla Europy, obserwować giełdę surowcową w Londynie, a sprawdzając indeks szanghajski, wiedzieć, że mamy rekordowy przyrost frachtu morskiego i 40-stopowy kontener ostatnio został wyceniony w zeszłym tygodniu na ponad 11 tysięcy dolarów. A jak do tego prześledzicie, że śledzę też takie portale jak Spożywczy, jak Dla Handlu, jak Puls.hr i tutaj dalej możemy wymieniać, plus w ramach mojej pracy zawodowej realizuję bardzo dużo opracowań z różnych sektorów gospodarki, no i w ramach tego też sięgam do tych materiałów. I jednym z takich bardzo ciekawych źródeł materiałów są liczne portale na bardzo wysokim poziomie robione przez Komisję Europejską. Też polecam, bo jest tam masa informacji. Ale ponieważ Czad zaczął wyśmiewać tą giełdę w Chicago. Giełdę zbożową w Chicago, to niech przeczyta sobie mój artykuł z 2010 roku. Dlaczego nie wierzyłem w demokratyczny zryw młodego pokolenia w Egipcie, tylko mówiłem, że wiosna arabska została zainspirowana gwałtownym w ciągu 2 tygodni o 38% podwyżką cen mąki, z której robi się placki. Nie tylko w Kairze, a to spowodowało, że 40% społeczeństwa nie miało mąki na te placki i pieniędzy na tą mąkę. No nie, to wie pan, to jest takie skomplikowane, że trzeba to jakby wszystko wiedzieć, tak? I ceny ropy, i ceny gazu, i jak to się przelicza, i jak drożeje stal, albo że niektóre gatunki propylenu ostatnio zdrożały rok do roku 225%, że w tej chwili brakuje styropianu i materiały budowlane szaleją, że drewno zdrożało 60%. No więc jak to się czyta w różnych miejscach i się na przykład obserwuje, ja jestem pasjonatem grzybozbieractwa, i z tego też jestem znany, nie tylko w internecie, tam sporo krąży. No pan chodzi z grzybami po mediach, jak pan gdzieś zapraszają pana, przychodzi z koszykiem. No bo grzybów. Przecież moja żona już nie chce obierać. No i kilka lat temu wpadła na pomysł, że powinienem w naturze dawać te grzyby. I stąd kupiłem trochę koszyków biklonowych albo wiaderek i komu mogłem, była kolejka poustawiana, rozdawałem te grzyby. Bo w dobrym roku zbierałem ponad 200 kilogramów. Ostatnie 2 lata są niestety złe, ale wczoraj byłem w podwarszawskich Brzuskach gminy Lesznowola. No to wypisałem tam w internecie, że widziałem jeżyka, 2 kukułki mi pokukały, widziałem zielonego dzięciołka, a grzyba to tylko tyle, co hubę na drzewach. Czy nasz widz jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? No nie spodziewałem się tak osobnej odpowiedzi. Proszę pana, to jest po prostu... Aż zahaczyliśmy o czyby. Jak człowiek trenował pamięć i przez długie lata nie korzystał z alkoholu i nigdy nie palił, nie próbował palić papierosów, a jeszcze umie się skupiać, to w moim przypadku, jak jestem wypoczęty, 10 stron danych statystycznych po 3-krotnym szybkim przeczytaniu potrafię powtórzyć przez następne kilka dni z dokładnością do 1 po przecinku w 90%. Jeszcze masz jakieś pytanie, czy już zostałeś trenowałem zamieciony? Pamięć na rozkładzie jazdy pociągu w PKP w czasie służby wojskowej w OSK Grudziądz, bo jestem z wykształcenia wojskowego kwatermistrzem. To jest najlepsza fucha, kwatermistrz. No, blisko kuchni. No właśnie. Jeszcze jakieś pytanko? No to takie krótka uwaga co do Lewandowskiego, dostanę do siebie bardziej. Tak. Zauważyłeś, że Lewandowski nie radzi sobie z presją w ważnych meczach. Mam na myśli, że nie istnieje od ćwierćfinałów i wyżej Ligi Mistrzów i to samo w ważnych meczach reprezentacji Polski. Wydaje mi się to trochę naciągana teoria. Myślę, że on miał w życiu bardzo dużo ważnych meczów, w których sobie poradził. Nie wiem, jeszcze w barwach Borussii Dortmund te finały z Bayernem, gdy hat-tricka strzelił, mecz z Realem Madryt, gdy strzelił 4 gole. Po prostu teraz jest im lepszy przeciwnik, tym bardziej jest na nim skoncentrowany i tym lepiej umie go wyłączyć. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia presji, a tego, jakie jest wobec niego, jakie jest do niego podejście drużyn przeciwnych. No bo wydaje mi się, że jak tutaj się mówi o Lewandowskim, jednym z najlepszych zawodników świata, to wyłączają go obrońcy Lecha Poznań. Nie, muszę panu powiedzieć, że gdyby Lewandowski w tej formie, którą miał ostatnio i pewnie ma,
zagrał w ostatnim meczu reprezentacji Niemiec z Francją, Niemcy nie przegrałyby tego meczu. Bo byłaby dziewiątka, która by z kilku okazji wrzuciła do siatki. A tej dziewiątki, takiej klasycznej niemieckiej reprezentacji, zabrakło. Problem polega na czymś, że i to przypomina słynny mecz z Rosją otwierający mistrzostwa ukraińsko-polskie w Warszawie, kiedy to dwóch rosłych centrowych obrońców, dużo cięższych, z długimi ramionami, mocnymi nogami, na pograniczu pola karnego przejeżdżało i rozjeżdżało Lewandowskiego. Ale na szczęście strzeliliśmy bramkę, bo był jego zamiennik. I to jest problemem naszej drużyny, że nie potrafimy wykorzystać tego, że Lewandowski przyciąga dodatkową uwagę obrońców tamtej drużyny. No i Lewandowski, który się, widząc, że nie ma piłki, cofa aż na połowę boiska, no to jest tylko kwestia, żeby tam był szturchnięty, skopany, w którymś momencie przewrócony i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu takie wyniszczenie, więc patrzmy na także na Lewego taki w sposób bardzo uczciwy. Ma za sobą trudny sezon. No i okazało się, że jest bardzo osamotniony. Nie ma czegoś, kiedy człowiek jest bezradny, gra dla reprezentacji i kiedy nie dostaje tych piłek i nie ma czytelnych sytuacji, to wtedy po prostu gra się dużo trudniej. I po drugie, Lewandowski to nie jest zawodnik, który ma jedną sytuację na mecz i taką sytuację zamienia na bramkę. Lewandowski potrzebuje kilku sytuacji na mecz. A często jest tak niestety w reprezentacji, że to otrzymuje tą jedną, drugą albo tylko tego karnego, jak uda się go wywalczyć. Także no, chciałbym, drodzy kibice, abyśmy, jak nie pójdzie reprezentacji, nie przeczołgali każdego i wszystkich razem z osobna, bo to jest sport i każdy ma, może mieć prawo do słabości. Ale to, co było smutne po meczu ze Słowacją, to, że prawie wszyscy mówiliśmy, nie ma drużyny. Nie ma drużyny, a potrzeba 11 i jeszcze 5 zmienników równo grających o niesamowicie atletyczno-motorycznej wydolności. Kto nie potrafi szybko biegać i wyprzedza rywala, może być najlepszy, ale w staczu, w piłce meczy się nie wygrywa. Dziękujemy bardzo za telefon. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak zaglądam na pana Twittera, to tam tak. To się dzieje coś non-stop. Pan jakieś raporty wrzuca raz na godzinę. W zasadzie na przykład... No już pan wyjaśnił, dlaczego rośnie cena kurczaka, ale spada cena papryki, rośnie cena kurczaka. A co z tą papryką się dzieje? No proste, zaczynają się już spod osłon pierwsze także krajowe dostawy. W związku z tym średnia cena papryki także już w detalu spada z tych 20, 18, 17 na 14, na 16 zł za kilogram. Mhm. I będzie lepiej, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że ten rok jest szczególny. Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Przymrozki na pograniczu zera, w związku z tym wegetacja bardzo się opóźniła. A jak dodamy do tego jeszcze, że wczesne warzywa, tego typu właśnie nazywane nowelikami, w znacznej mierze importowaliśmy w poprzednich latach z Hiszpanii czy z południa Europy, no to przypomnijmy sobie, co działo się w tym roku na przykład w Hiszpanii czy w południowo-zachodniej Francji. Był mróz, był śnieg. Nawet w czasie meczu Realu, prawda, w Madrycie tam się cudeńka działa, samochody nie mogły jechać. Zostało zniszczone olbrzymie ilości szklarni foliowych, tak, w których właśnie hodowały się te warzywa. W związku z tym po prostu nagle okazało się, że dochodzą jeszcze koszty transportu i nagle to, co sprowadzaliśmy taniej. A polskie znowu spod osłon nowe warzywa przyszły z opóźnieniem co najmniej dwumiesięcznym. No i to powoduje, że kwiecień i maj to były takie rekordowo wysokie, nieprzychylne nam, klientom i konsumentom ceny. A co z tymi szparagami w Niemczech? Bo Niemcy już nie chcą sami zbierać, my nie chcemy tam jeździć. No nie wiem, czy pan zauważył, że tam wpisałem gdzieś, że ostatnio także na wyspach brakuje ludzi do zbioru. Ja nie mogłem, bo pan mnie zbanował, nie mogłem obserwować. I praca dorywcza, a to widzi dopiero pan. Dopiero teraz wszedłem, zobaczyłem, co tam się nie dzieje. Tykamy Legii Warszawa. Ja ostrzegam wszystkich, że to jest klub dla mnie święty z różnych powodów. Teraz to jest w ogóle lekko, ale jak my, pokolenie kibiców Legii Warszawa lat 70. siadaliśmy w stary... Pan na wyjazd jeździł. Stary pociąg do Łodzi na mecze z ŁKS-em na przykład. Wie pan, jaka to była odwaga? No co, o czym już w szkoluszkach trzeba było mieć się na baczność. No, właśnie. Ale wie pan, jakie to było piękne, jak człowiek wyjechał z szalikiem i wrócił z szalikiem i nie miał porwanej koszuli? Albo wrócił z czyimś. A tak też się zdarzało, że pan wrócił z czyimś szalikiem? Nie, czy niekoniecznie? No, ja pozdrawiam serdecznie ze starej Żylety na Legii, na Łazienkowskiej, moich przyjaciół z Piasecznej okolic, bo to była taka fajna paczka zespołu szkół elektryczno-mechanicznego, głównie z mojej klasy.
technikum elektrycznego i tam w takim solidnym gronie bywaliśmy na tych meczach i to było przeżycie. A teraz wielkie. To pan banuje za Legię, a kiedyś pan się lał za Legię? Proszę pana, ja generalnie poza boiskiem to nigdy się nie mściłem i nie oddawałem, tylko na boisku. A można było się bronić czasami? A no to też jeden z zawodników poczuł siłę mojej pięści. Niestety trafiłem go dokładnie pod oko i okazało się, że spuchł momentalnie, aż mi było wstyd. Odbierzmy telefon, halo. Halo. Witamy. Dobry wieczór. Mam dwie albo trzy sprawy do pana premiera. Pierwsze takie, czy słyszał o hradłach dla krów, które sprawiają, że krowy lepiej dają mleko? Moja bratowa pracuje przy tym i polega to na tym, że krowa podchodzi sobie do czochradła, które jest zamocowane gdzieś tam na płocie, czocha się i potem daje więcej mleka. Proszę pana, to jest oczywista oczywistość. Po pierwsze zwracam uwagę, że także w Polsce coraz mniej krów jest, pasie się na łąkach, czyli jest cyk zamknięty. Po drugie zwracam uwagę, że na przykład polskie świnki bardzo lubią Vivaldiego, lubią słuchać muzyki i w wielu większych farmach jest tak, że płynie cały czas muzyka tego typu. A świnki, opłacają za X? Świnki, nie wiem właśnie, to trzeba sprawdzić. Świnki mają podcięte ogonki, żeby sobie tam nie wydrapywały tych ogonków i mają co jakieś miejsce, są łańcuchy po to, żeby mogły tam, bo jak w każdej populacji jest 10% leniuszków, 80% normalnych i 10% agresywnych. No i one znajdują się w tej populacji i mogą tam sobie zaszkodzić. No zwracam uwagę, że ostatnio Cargill, to jest taki wielka firma amerykańska, wprowadza za $80 maseczki dla krów, żeby wychwytywać metan. Bo ostatnio miałem taki dyskurs bardzo ciekawy z jedną z europosłanek, która jest weganką. No i ona... No i ja nie rzucam nazwisk osób, z których nie podzielam ich poglądów. No bo ona poszła już tak po całości, że... Ona jest trochę odklejona. No jest w Europarlamencie, to no, tam ja raczej wiem. Europarlamentarzyści, co pokazują oświadczenia majątkowe, nieźle zarobili w zeszłym roku, bo tam niektórzy nawet po kilkaset tysięcy, jak wyszło, a niektórzy dorabiali na przejazdach, z tego co pamiętam. Niech pan obserwuje, ja już mówię, ja jestem po 35 latach aktywności w polityce, do polityki nie wracam, nie startuję ani tu, ani tam, ale zwracajcie uwagę na to, ilu będzie startowało, ale wrócę do właśnie tego wyłapywania metanu. No bo zakłada się, że nadmierna produkcja wołowiny w świecie powoduje olbrzymie ilości wyziewów tych gazów, które szkodzą naszej atmosferze. A więc po pierwsze, na 50 miast w Europie i świecie, 38 o największej emisji CO2, o najbardziej skażonym powietrzu, 36 to jest w Polsce. Jest się naprawdę czym martwić. Ale teraz wyobraźmy sobie, no i szukamy rozwiązania na te krówki, które emitują dużo tego metanu. Tak? Tak. No to ma być maseczka za $80. No to teraz sobie wyobraźcie, że na przykład zakładamy maseczki, żeby nie wydawali metanu i CO2 piłkarzom Hiszpanii. A nasi jako młodsi uczestnicy Unii Europejskiej będą mieli dopiero maseczki od następnego finału. To już jest za duży odjazd, jak dla mnie, chyba się zgubiłem. Okej. Dobra. Dla piłkarzy oczywiście dalej? Te maseczki nie będą po $80, tylko nie będą większe. Nie przeszkadzam w rozmowie. Tak, jeszcze? Dobra, drugie pytanie, bo o to pytał ostatnio Robert Mapowicz u ciebie w programie. Czemu u nas bób nie sprzedajemy, nie jest sprzedawany w stronkach, tylko zawsze jest już obrany? No bo proporcje pomiędzy bobem bez strąków a strąkami są takie, że trzeba było transportować dużo więcej, plus jeszcze nieślibyśmy do sklepu, a później do domu olbrzymie ilości biodegradowalnych odpadów, które wyrzucalibyście do... A tak, to albo są utylizowane na polach, albo jadą na przykład do biogazowni. No teraz wyobraźcie sobie, że w Warszawie każdy z nas kupuje skrzynkę bobu ze strąkami. Z tego uzyskuje 4 kilo, z 20-kilogramowej skrzynki z tymi osłonkami, uzyskuje 4 czy 5 kilo ziaron bobu. No i te 20 oddajemy. No więc po pierwsze, prezydent Warszawy ma problemy, bo nagle musi podnieść cenę śmieci. A powiązana cena śmieci w odbiór w Warszawie jest z wodą, jak pan pamięta. I w tej chwili rząd myśli pod adresem Warszawy, jak to teraz rozwiązać, żeby te śmieci nie drożały. Ja już się myję u sąsiada teraz. Słucham? Ja się u sąsiada już myję teraz.
na jego koszt, bo pan przekroczył limit. Czyli 250 już pan płaci. Nie, ja płacę jakieś kory, a w ogóle najlepsze jest to, że ja odpłacę, oni tego nie wywożą. No ale dokończmy ten wątek. Więc prosta sprawa, więc gdybyśmy mieli te strąki, mielibyśmy dużo więcej odpadów. Dlaczego na przykład w tej chwili w wielu gminach w Polsce podniesiono znacząco cenę odbioru odpadów? Dlatego, że ich ilość dramatycznie wzrosła. Największa ilość, która wzrosła, największą dynamikę ma gmina Konstancin Jeziorna. A dlaczego? Bo znaczna część z nas zaczęła zamawiać dostawy żywienia w kanale Poczta Kurierska e-commerce. Tak, no właśnie, bo tu nawet widziałem u pana informację o diecie pudełkowej, jak to zapieprza, za przeproszenie. Tak, tak, właśnie. No ale wie pan, no dieta pudełkowa, no to popatrzmy, jak to wygląda. Jest pudełko, a w środku jeszcze są podpudełka. Tak. I nagle okazuje, ile pan ma tej dyktury, czegoś jeszcze. Więc ta sztuka polega na tym, żeby nie walczyć ze śmieciami na końcu komina, tylko zaczynać w palenisku, czyli redukować do minimum to, żeby te opakowania nie były tak objętościowe i na wagę i tak szkodliwe. No i wystarczy popatrzeć na przykład, że znana firma od tego gestu Cristiano Ronaldo wprowadza papierową butelkę. Też napisałem. Też bardzo cenna inicjatywa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Janusz Piechociński, 2 godziny temu. Badanie. Co trzeci Polak aktywny zawodowo interesował się dietą pudełkową? No właśnie. No, pan jest aktywny i ja tak. Się jeszcze nie interesowałem. A pan? Ja nie dość, że się interesowałem, to aktualnie taką kupuję. W celach od... odtłuszczenia. A zwiększył pan liczbę biegania? Otóż zwiększyłem drastycznie, gdyż dziś pobiegłem. To zapraszam pana do rywalizacji w klubach podwarszawskich. Laura Chylice, Sparta Jazgarzew, Wiktoria Głosków, FC Lesznowola, czołowa drużyna. Oczywiście mój syn gra w FC Lesznowola. No, widzi pan, a ja zakładałem mu KS Iwiczna, najlepszy klub sportowy. Chciałem o to zapytać, ale najlepsze jak najlepsze. Ostatnio FC Lesznowola ich mocno zlała. Tam ale nie wiem, nie będę podawał wyniku, bo komuś się przykro. Nie, ale bo FC Lesznowola, jej zadaniem jest inne niż pojedynczego UKS-u. Ma wydobywać największe talenty właśnie z tych UKS-ów i przygotować ich do dalszego startu. Ale właśnie, założył pan klub piłkarski. Tak. I pan dzisiaj ma z nim coś wspólnego, czy już? Oczywiście, jestem honorowym członkiem i śledzę, a jak przejeżdżam koło szkoły w Nowej Iwicznej, do której ileś lat temu tam też chodziłem w poprzednim. A to jest piękna szkoła teraz. No ale ja chodziłem do takiego starego poniemieckiego budynku wybudowanego w 1895 roku i dziwię się, jak mieściliśmy się w ówczesnej sali, bo nas było 30, a sala to był taki duży pokój. Ale okazało się, że daliśmy radę. I mieliśmy wtedy dużo gorsze boisko. Ale wie pan, co mnie teraz martwi? Że teraz mamy w wielu miejscach piękne stadiony, piękne boiska, tylko za moich czasów było błoto po kolana, i nas było pełno na tych. A w tej chwili ludzie, jeśli grają, to na komputerach w tą piłkę. Więc ja wolałbym, żebyśmy tą infrastrukturę sportową, której jest dużo więcej, wykorzystali. Dlatego zachęcam, ogłośmy turniej wiekowy 20+ i zmierzmy się w rywalizacji szóstek piłkarskich. Pan chce nas wyzwać na pojedynek? No ale co to za problem? Ja grałem w LZS z Gorzała, proszę pana. I to jest bardzo ważna miejscowość. Bo może nie usłyszeliście dobrze. Z Gorzała, a nie Gorzała. To jest właśnie dlatego słynna miejscowość, w której zawsze ta wjazdowa tablica z nazwą miejscowości była wydrapane to Z. I wszyscy się dziwili, dlaczego Gorzała jest przez małe G. Ale to by dobrze brzmiało, LZS Gorzała. No pewnie prawda? Tak, bo to była naprawdę... To brzmiało. Tak, i to była bardzo ciekawa drużyna jak na te czasy. Swego czasu zagraliśmy na boisku LZS Jastrzębiec, tam gdzie jest ten słynny instytut zajmujący się między innymi krowami, o których mówiliśmy, na południu gminy Lesznowola, tuż obok granicy z Tarczynem. Wygraliśmy 6-5, bo boisko było pod górkę. No i pioruny latały na wysokości metra po boisku, a mimo to graliśmy. I to jest hard ducha, nie te... A wie pan, na takie a nie mecze... A mam się... synki z reprezentacji Polski, wie pan, czym grają? Się na takie mecze jeździły? WS-ką, rowerami albo żukiem starym. Albo tarpanem. No. Właśnie, właśnie. Aha. Dlatego młode pokolenie piłkarzy, patrzcie, że na plażach Rio de Janeiro rodzą się te gwiazdy właśnie, które wychodzą z tych najgorszych dzielnic i poprzez sport osiągają sukces. Odbieramy telefon. Halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie do pana Janusza. Co pan sądzi o systemie oświaty zawodowej dokładnie i jakie pan widzi rozwiązanie tego problemu, bo jakby nie było, ten problem istnieje. No.
musielibyśmy ze 4 programy na to poświęcić. Tak jak mówiłem, ja skończyłem technikum elektryczne w Piasecznie, dlatego że moja mama była bardzo pragmatyczna i kiedy skończyłem z wyróżnieniem szkołę podstawową w Nowej Wicznej, mogłem wybrać jako absolwent z biało-czerwonym paskiem każdą inną szkołę. Zabroniła mi pójść do liceum, bo nie wiadomo, czy się dostanę na studia, a chłopak powinien mieć zawód, a jak będę dobry, to i po tym technikum się też na studia dostaję. No, okazało się, że na te studia się dostałem. Problem polega na tym, że w latach 90., kiedy mieliśmy to gigantyczne tąpnięcie starnego rodzaju przemysłu, nagle okazało się, że szkolenie zawodowe było szkoleniem pod przemysł, który generuje redukcję zatrudnienia albo niepewność zatrudnienia. Więc przyjęliśmy taki model, że będzie scholaryzacja ogólna, także z nauką języków, bo wtedy łatwiej odnajdziemy się na rynku pracy. I dzisiaj jeszcze dochodzi do tego jedno. Studia zawodowe, takie jak architektura, budownictwo, mechanika, lotnictwo, są wyjątkowo trudne. W związku z tym bardzo często pytam także moich absolwentów, moich studentów wielokrotnie, dlaczego się pani wybrała na te czy na inne studia, prawda? Miałem takie bardzo ciekawe wystąpienie, kiedy Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach zaprosił mnie na spotkanie z młodzieżą i stała taka sympatyczna dziewczyna, 4. czy 5. rok i słodkim głosikiem zapytała mnie, a wówczas występowałem w roli wicepremiera i ministra gospodarki. Panie premierze, co pan może powiedzieć nam młodym? Jakie tworzy pan nam szanse, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać na zmywak do Londynu? No to, ponieważ odbyłem takich rozmów wiele, postanowiłem, że przepytam tę dziewczynę. A co pani studiuje? A teorię organizacji i zarządzania. No dobrze. To znaczy, że pani tata ma firmę. Nie, tata jest policjantem. To znaczy, że mama ma firmę. Nie, mama jest nauczycielką. Ale to znaczy, że ktoś w rodzinie ma firmę, którą pani odziedziczy. No nie, no ale to znaczy, że pewnie pani jest bardzo aktywna, odbywa pani staże, w zakładach się zgłasza, w wakacje. Nie, w wakacje to ja wypoczywam. No ale mam nadzieję, że pani jest chociaż w węźle, w gazetce studenckiej, w organizacji i tak dalej. No też, no zapytałem, jaki jest angielski, czy jest na poziomie sklepowym, czy trochę mocniejszym, no chrząkała ta dziewczyna. Więc na koniec ze smutkiem powiedziałem, że dla takich osób bez tych staży, bez tych praktyk, bez tych wydajności, to niewiele mogę zaoferować. Jeżeli ona zmieni kierunek i zajmie się czymś konkretnym, bo wcześniej ją zapytałem, dlaczego nie poszła na przykład na informatykę, albo nie lubi matematyki, słabo napisała maturę i tam by się nie dostała. Więc po prostu pokazałem bardzo wyraźnie, że dzisiaj w tym świecie wygenerowało się zupełnie nowe zjawisko. To znaczy, nie, tak jak poprzednie pokolenia, jak się wykształciły w jakimś zawodzie, a ta firma nie zbankrutowała, mogły liczyć, że w tym zawodzie dotrwają do emerytury. A teraz popatrzmy, jak to jest. I ilu ludzi, którzy formalnie skończą dziennikarstwo, idzie do polityki, bo w dziennikarstwie, w zawodzie, w którym jest najwięcej umów śmieciowych, nie znajdują stałego miejsca pracy, prawda? Ilu, na ilu miejsce jest na politologów, socjologów, historyków, etyków i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby każdy z nas, który podejmuje tą drogę, no musi się do tego odpowiednio też przygotować. I teraz, co jest potężnym problemem? Że bardzo często rezygnujemy z tych studiów trudnych, czy z tego szkolenia zawodowego. I dla mnie doświadczenie to było takie interesujące, kiedy w Piotrkowie Trybunalskim byłem w zakładzie, który produkuje bardzo istotne części do silników samochodowych głównych marek. No i jeden z menedżerów rodowodu niemieckiego opowiadał mi, dlaczego ceni Polaków, a dlatego, że nam się chce pracować, a dlatego, że chcemy pracować w tych zawodach. Pokazał mi salę i mówi, panie Januszu, tu jest sprzęt za 1 miliard euro. Ale ten sprzęt byłby nic nie wart, gdyby nie było 760 pracowników, którzy na tym sprzęcie potrafią produkować z jakością 100% te przedmioty. W związku z tym jakby to jest bardzo ważne i dlatego dzisiaj no, apeluję do was, żebyśmy chcieli być dobrymi informatykami, dobrymi nauczycielami, dobrymi ekonomistami, dobrymi technikami, a nie byle jakimi. Ale trochę wybrzmiało, że jest pan rozczarowany nowym pokoleniem. Nie, 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 to ja tylko po prostu pokazuję, że każde pokolenie ma inny czas, inne szanse i możliwości. Pozornie tylko w to pokolenie wzrosły takie szanse i możliwości, bo możesz mieć Erasmusy, możesz być światowcem, możesz pracować zdalnie, możesz pracować gdzie indziej. Nie, każdy indywidualnie ponosi, tak jak w poprzednich pokoleniach, coraz większą odpowiedzialność za to, czy mu się życie uda. Tak? I teraz jest kwestia taka, czy jeśli na przykład kształcę się w szkole zawodowej i chcę być dobrym spadawaczem, to odpowiadam na pytanie, ale będziesz tym spawaczem w kategorii 6-8 spawania energetycznego najwyższej jakości, czy zwykłym spawaczem do spawania blachy w ogrodzeniach?
musisz wybrać. A za chwilę się okaże, że aparat do spawania blach w ogrodzeniach redukuje o połowę miejsc dotychczasowych spawaczy. Proszę zwrócić uwagę, ile zawodów wygasa na naszych oczach. Jak pojawia się problem robotyzacji. Kiedyś na wyprodukowanie 100 tysięcy samochodów trzeba było mieć w fabryce 10 tysięcy ludzi. Dzisiaj fabryka 1,5 tysiąca ludzi produkuje rocznie 200 tysięcy samochodów. No, prześledźcie choćby, ile Ford zamówił aparatów, robotów na halę produkcyjną. Tak? DHL zamawia w logistyce na przyszły rok 2000 robotów. Członek izby MBB Logistic, MW Logistic ma nowego typu, tak samo jak ostatnio Amazon bodajże w Jaworznie, ma nowego typu funkcjonowanie magazynu, gdzie roboty przewożą na swoim grzbiecie elektryczne stelaże, na których jest do tony towarów. I to automatycznie podjeżdża pod człowieka, który to załadowuje do koperty i pudełka. W związku z tym po prostu pokazuje, jak to się zmienia, jak musimy być gotowi do zmiany. Ten czas, który nadszedł, nie tylko w Polsce, mówi nam, każdemu z nas, jeśli chcesz nadążać za czasem, musisz być bardzo otwarty, musisz się ciągle uczyć, dokształcać, poprawiać swoją kondycję i swoje umiejętności. A więc to jest jakby potężne wyzwanie. No zwróćcie uwagę, jak zmieniły się choćby pojazdy. I za chwilę w Europie brakuje 200 tysięcy kierowców zawodowych, ale jeśli się uda zbudować tu i tam autonomiczne pojazdy, które na przykład będą obsługiwać powtarzalne trasy w komunikacji miejskiej, to nagle się okaże, że nie będzie takiego dramatu, jeśli chodzi o zapewnienie etatów i wykształconych kadr. Mhm. Wracamy do pana, przepraszam, bo trochę zapomnieliśmy. Znaczy, ja myślę, że tu dwa wątki były poruszone, które są niejako rozbieżne. Bo jednym tematem jest to, że jest milion tych kierunków studiów nieprzydatnych, tak? To jest jeden temat. A drugi, o co mi bardziej chodziło, szkoły branżowe, tudzież zawodowe, zwał jak zwał, tak? Od 2015 roku widzimy, że coś tam próbują zmienić, ale wychodzi im to także wcale. No, ale przepraszam, tak? Bardzo mam pytanie do ciebie konkretne. Ty jesteś kim, tak, z zawodu? Ja jestem z zawodu ekonomem. No a to dlaczego nie poszedłeś na technikę, meliorację, budowę maszyn, samochodziarstwo, aparaturę kosmiczną? Tylko poszedłeś na ekonomię. No bo taki był twój wybór. Jeśli więc polska firma kupuje za 17 milionów dolarów sprzęt do szkolenia spawaczy, opisuje fakt rzeczywisty. W 6-milionowym województwie prawie śląskim wszędzie pojawiają się reklamówki, że na szczególnych warunkach z pewnością zatrudnienia przystąpią do szkolenia. Po co jest ta aparatura? No po to, żeby w tej aparaturze oszczędzać oczy i płuca i mniej wydawać na spawanie naturalne. Że pierw w systemie, w takim wizualnym, uczysz się tego spawania, dopiero po przejściu 90% praktycznego i teoretycznego kształcenia przychodzi do tego, że spawasz na rzeczywistej aparaturze, z rzeczywistych urządzeń itd., itd. No i zgłosiły się dwie osoby. No i teraz, jak Polska długa i szeroka, wszyscy szukają świetnych spawaczy energetycznych, na przykład do spawania różnych instalacji chemicznych czy skomplikowanych rurociągów czy gazociągów, gdzie w Nepalu, w Indiach, w Indonezji i gdzie się tylko da. W związku z tym po prostu pokazuje, jakie to jest złożone. Więc to nie jest tylko kwestia braku decyzyjności władz krajowych, że oto zaniedbaliśmy szkolnictwo zawodowe. No bardzo wielu z nas nie chce pracować w zawodach, nazwijmy to, wymagających specyfiki, tak zwanych brudnych i tak dalej, więc łatwiej jest znaleźć... Będzie tylko gorzej. Według wszystkich badań dzieci marzą o tym dzisiaj, żeby być instagramerami, a nie spawaczami. No ale wyobraża pan sobie, że na podobny pomysł wpada co drugi w Polsce dziennikarz okołosportowy. I nagle okazuje się, że mamy 300 takich programów. Jak byście podzielili tak choćby Piechocińskiego, no, na 300 części? Tak? No, musiałbym ma co dzień... o wizach już nie mówię. Jak Józef Oleksy, dokąd jechać, wszędzie mnie potrzebują, wszystko no, jedno. Dokładnie tak, zawsze z rozrzewnieniem wspominam Józka Oleksego, tak samo jak zawsze miło myślę o Ryszardzie Kaliszu, z którym grałem w reprezentacji piłkarskiej polskiego Sejmu. No i to był najpopularniejszy piłkarz naszego Sejmu. Tak, pozostałe zdjęcia po tych występach. I... Tak, Rysiu, to było naprawdę piękne przeżycie, bo wystarczyło tylko, że wyczytali twoje imię i nazwisko, a ty założyłeś strój i całe 30 tysięcy na stadionie Legii wstawało i biło brawo.
Tak. Jeszcze jesteś z nami? Chciałeś coś zadać? Pytanie jakieś? Nie, już nasza reżyserka zrzuciła tego słuchacza. Bardzo dziękujemy za telefon. Widzę, że nasi widzowie się wkręcili trochę w tematykę i... No, no, proszę pana, to bo to jest no bardzo dobrze. To po pierwsze zbliżamy się do pierwszej. Tak, czy po jesteśmy po 12. Nie, jeszcze nie, Nie, to wolno płynie ten czas, to dopiero się rozgrzewają. Dobrze. Ja myślę, że sprawdzają moje statystyki związane z piwem. Może tak. Czy rzeczywiście w tym roku grozi nam to, że może być poniżej 97 litrów na głowę? Musimy się zmobilizować, drodzy państwo. No to jest sprawa narodowa. Zdecydowanie, szczególnie jeśli będzie mniej alkoholu. A proszę mi powiedzieć, jak pan się zapatruje na kwestie ekonomiczne w futbolu popandemicznym? Bo wielu przewidywało, że dojdzie do krachu w futbolu, że to wszystko się załamie, że piłka nie wytrzyma roku bez publiczności, a to pewnie jeszcze będzie się wydłużać troszeczkę. No, to nie będzie pan, tylko rok. To zależy, jak dotkniemy, dlatego że są różne kluby i dlatego dziwić musi to, że mistrz Polski albo najbliższe jego otoczenie, które już zaczyna mieć budżety roczne 110-120 milionów złotych, nie potrafi na stałe zakorzenić się w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a dzieje się to na przykład ze znaną drużyną czeską czy słowacką. Albo dowiadujemy się, że ten nasz mistrz przegrywa z jakąś zupełnie nieznaną z nazwy i kraju drużyną, a tam okazuje się, że dwóch Brazylijczyków wystarcza. Tak? Albo mamy nadmiar piłkarzy z otoczenia naszego i nie są to ani młodzi rozwojowi, na których w przyszłości się zarobi, tylko obcinacze kuponu. Gdzieś trzeba znaleźć złoty środek. I z drugiej strony są ci wielcy, no na przykład w tej chwili... To nie jest tylko kwestia przywództwa i kłopotów przecież piłkarskich, bo moim ulubionym klubem z Ligi Hiszpańskiej jest oczywiście Barcelona. Tak? Jestem zakochany z royalistami i realistami. Walczę także na Twitterze i nie odpuszczam. Tak? Brawo, każdy... jestem z panem. No, jak pan mnie mógł zbanować w ogóle? To mówię, ta Legia Warszawa, to musiał pan dotknąć Legii Warszawy. W tej sprawie jest po prostu ściana. To nie Legii, tylko Mioduskiego. A, proszę pana, ile pan zainwestował w nasz klub? Ja czasami podziwiam takich ludzi jak Mioduski, że dają wiarę w to i ciągną, a na koniec jakaś grupa kibiców wyjdzie i oskarży prezesa czy założycieli klubu, że działają na szkodę Polski i polskiego piłkarstwa. Mógłby się trochę lepiej znać. No ale jasne, to wszystko wiemy, tylko wie pan, w 2015 roku jestem z wizytą, bo mamy posiedzenie Komisji Polska-Emiraty Arabskie, w Dubaju i w którymś momencie po kilku tam moich wystąpieniach, a zawsze bardzo praktycznie, bardzo życzliwie, bardzo konkretnie byłem przygotowywany do takich wystąpień, przygotowałem się sam. No i okazuje się, że program jest zmieniony, jadę na specjalne spotkanie. No i mój gospodarz wita mnie przy wejściu, cały czas towarzyszy nam nagrywająca wszystko kamera, przechodzimy koło Złotego Konia, wchodzimy do jego wielkiego gabinetu, a tam patrzę co? A tam piękna tarcza dobroczynności. No i już wiem, z kim mam do czynienia. Więc pierwsze pół godziny nie było o relacjach polsko-emirackich w gospodarce, a to była ważna postać. Było o Manchesterze City. I on wtedy mówił, panie premierze, nie jest źle. Ten sezon jest nie najlepszy, ale ja teraz na zakupy zawodników i trenera daję 300 milionów euro i zobaczy pan, za rok jesteśmy mistrzami, a za rok Leicester był mistrzem. Rozumie pan? I teraz nagle okazuje się, ci z Kataru, przecież mieliśmy takie mecze, że ci z Kataru walczyli z tymi z Emiratami. Tak? I tam są już nie takie pieniążki. Ale co z tą Barceloną? Odjechaliśmy. No co, no długi. No właśnie. I no co potężne. No to niech pan zapyta tych, którzy są akcjonariuszami tego klubu, o jakich kwestiach mówimy. No, tej drużyny nie stać, tego klubu nie stać na coś nowego. I teraz jeszcze dochodzi to, o czym pan mówi. Nie ma z tych kibiców, tak? Jak nie ma kibiców, to nie ma całej tej wrzawy obok. Tych koszulek, tych butów. Oni, patrz, Lewandowski. Oni z samego muzeum mieli bodajże 60 milionów euro rocznie. Proważam. No wracam do tego Lewandowskiego w Chinach, dlaczego mi jest potrzebny, bo brand na Chiny mi jest potrzebna, że przy okazji Lewandowscy i wytwórcy różnego rodzaju gadżetów zarobią, to i też dobrze. Ja tylko po prostu pan pokazuję. Mówi o Chinach, bo pan jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, ale jakby mówić, był pan... Ja mogę mówić o Japonii, proszę pana. A jakby pan był prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Australia, by pan mówił, że Lewandowski do Sydney powinien jechać i tam nie, nas słabić. Nie, no proszę pana, no Sydney jest świetne.
patrzy na czubek własnego nosa. Stowarzyszenie Polskiego Biznesu, ale to tak nie ma. Widział pan choćby australijską siatkówkę. No to jest przepaść między nami a tym. Ale kilku naszych, którzy się wybrało, na przykład siatkarzy do Japonii, zostawiło po sobie bardzo dobry ślad. I z tego jestem właśnie dumnym. Czy pan wie, że Polska i Warszawa jest miejscem jednej z największej kolekcji mieczy samurajskich, autentycznych? Nie wiedziałem. No, widzi pan. A czy pan wie, że w Warszawie... Mój syn ostatnio miecz samurajski z Zakopanego przywiózł, no, taki drewniany. To, jasne, to najczęściej było tak, że jechał pan do Kołobrzegu i tam mógł pan sobie kupić czapkę góralską i no nawet właśnie ciupagę. Czy pan wie, że większość tych ciupak jest... No, widzi to pan za tym stoi. Nie, no ja nie, za tym nie stoję. No, czy pan wie, że pod Warszawą jest taka polski firma... Polski wykonawca tych rękodzieł już nie może zarobić, bo pan sprowadził tych Chińczyków do Polski i oni te których ciupagi... Znowu? No tych od ciupak i oni te ciupagi po jednym, za centa sprzedają. Polskie firmy to robią bardzo starannie. Czy pan wie, że pod Warszawą jest firma, która zmonopolizowała dostawy do krajów turystycznych Europy, czyli Hiszpanii, Włoch i Grecji, magnesy na lodówki? I wie pan, że to jest genialny pomysł? I widzi pan, ile można się ciekawego dowiedzieć, że ktoś, kto to skojarzył i zrobił i robi na tym pieniądze, które służą Polsce. Pan to musi być bogaty człowiek. Bogaty w wiedzę, myślę, że tak, i wrażenia. Bo o biznesie nie wolno tylko mówić, tylko trzeba robić. I jeszcze raz przypominam, że przez 35 lat ja zajmowałem się polityką. A polityka w Polsce wianuje, jeśli się jest uczciwym w polityce, tak sobie, tak? No co prawda ostatnio pewnie pan i ja słyszeliśmy z głosem pana premiera, że bogaci nie płacą za użytkowanie dróg, ale jak ja robię te 80-85 tysięcy, to łatwo policzyć, ile płacę za tą benzynę, w której większość to nie koszty pozyskania ropy naftowej i zrobienia benzyny, tylko to są opłaty na rzecz Skarbu Państwa. No. Tak jest. Odbierzmy telefon. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Ściechanowa z tej strony. Ja mam takie trzy pytania do pana Janusza i jedno do ciebie, Krzysiu. Mogę? Dobrze, śmiało. Pierwsze pytanie. Czy pan Janusz byłby w stanie wymienić zwycięski skład Kaiserslautern z 97 roku? Z 97 roku nie. Dobrze. Ale wie pan, pytanie... dlaczego to pytanie padło? Nie. No to jest słynny cytat z Tomasza Hajty, który kiedyś komentując mecz, ni z gruchy, ni z pietruchy zaczął wymieniać skład Kaiserslautern z 97 roku i stało się to hitem internetu. To jest przeżycie, nie tylko moje, kiedy ludzi typu Tomek Hajto mogę właśnie w takich sytuacjach słyszeć i zobaczyć. To jest coś, co mnie porusza pozytywnie, nakręca, zachęca. Przecież to o to chodzi. No naprawdę nabierzmy trochę dystansu, prawda, do tego wszystkiego. I ale ma pan głowę do składów? Tak, powiedzmy, Legia 7-5. Nie no, w jakiej drużynie grał Witek Sikorski, zanim przyszedł do Legii? Nie wiem. No w Piasecznie, proszę pana. KS Piaseczno. Potem Maciej Jankowski do Ekstraklasy z KS Piaseczno. Wiedzie pan, to jest naprawdę, ten świat jest mały. Dobrze, to mówię, nie z tym Kaiserslautern nie idzie mi najlepiej. Z moich klubów brytyjskich ciepło wspominam Nottingham Forest, nie tylko dlatego, że kojarzy się ze znanym strzelcem z łuku z okolic, ale dlatego, że tam Trevor Francis no, wtedy przechodził swoją kulminację szczytową i mi to zostało. I szkoda, że teraz ta drużyna pałęta się tam po drugich, trzecich ligach. No ale tak bywa, jak władze klubu popełnią kilka błędów. A po ilu latach wraca Radomiak do Ekstraklasy? 34 chyba, jeśli dobrze zapamiętałem. To proszę sobie wyobrazić, że było to za mojego życia, kiedy Radomiak grał w pierwszej lidze. Wtedy to się nie nazywało Ekstraklasa. Ani przez moment nie pomyślałem inaczej, szczerze mówiąc. Następne pytania. Pozdrawiam Ciechanów, bo to jest jedno z moich ulubionych miast. Zachęcam państwa do tego szlaku piastowskiego i pozdrawiam pana prezydenta Krzyśka, bo to jest bardzo aktywny, ciekawy człowiek. Tak, też w PSL-u dobrze robi, tutaj w mieście jest git. No to cieszę się, że są obywatele, którzy mogą to powiedzieć. Jedziemy z pytaniami. Dobrze, to ja już powiem pytania i się pożegnam, żeby nie blokować linii. Drugie pytanie to do afrykańskiego pomoru świń, o którym pan wcześniej wstąpił. On ogólnie, ten patogen nie jest groźny dla ludzi. To można ten mięso jakoś jeść, bądź jakoś jest sprzedawane? To jest drugie pytanie. A trzecie, co pan myśli o opłacie reprograficznej? A do Krzysia chciałem się zapytać, czy będzie możliwość ewentualnie zrobienia jakiegoś per-per-view u Hate Parku w stylu właśnie pan Jabłonowski, na przykład Jaś Kapela, bądź jeszcze Sidney Polak? No, no. Nie,
Nie, jakie pay per view? U nas macie wszystko za darmożkę i niech tak zostanie na razie. Na razie. Na razie. Niech tak zostanie. Nie, wydaje mi się, że nie ma sensu robić kolejnych tych antagonizujących hate parków. To musi być przyjemnie jak dzisiaj. No zobaczcie, jak się sympatycznie rozmawia. Zdecydowanie, ale może się okazać, że już po sobocie będzie pan chciał sprzedawać koszulki z napisem Polacy nic się nie stało z własnym logo. I co wtedy? No, co nie, wtedy? No akurat wierzę, że opitolą to w Hiszpanii. Jak to? No wygramy 3-0. Tylko na razie proszę zobaczyć, to pana idol, czy no masz. Takie koszuleczki mamy w nie, naszym no, piękne, sklepie piękne, i z tyłu jest piękne. O. Numer nawet. Jestem. Można zamawiać. Sklep kanosportowy.pl. Krótko o tym ASF-ie, bo też pewnie historia. Pierwszy przypadek był w 2014 roku. Mieliśmy wtedy dwa ogniska. Jedno ognisko za moich czasów, 2015 rok. Na przełomie 2015-2016 prokuratura w Białymstoku przez 4 godziny mnie przesłuchiwała, czy aby jako rząd i ja jako minister gospodarki zrobiłem wszystko w zakresie zwalczania ASF-u. Teraz mamy już dobrze ponad 200 tych ognisk i nie słychać, żeby jakakolwiek prokuratura o cokolwiek pytała. Tak? Teraz pan dotknął tej kwestii, czy jest szkodliwy, czy jest nieszkodliwy. No jest szkodliwy, dlatego że nie tylko w Polsce zgilotynował znaczną część produkcji. W efekcie tego Chiny odbudowują po głowie. W tej chwili podano informacje, są na ukończeniu pierwszej farmy, w której w jednym miejscu będzie się produkować 100 tysięcy wieprzków. W Polsce 20% mniej gospodarstw niż poprzednio zajmuje się hodowlą świniaków. Następuje koncentracja produkcji, a ostatnio istotnie spadły warchlaki, które cena warchlaków, które importujemy w 38% przede wszystkim z zachodniej Europy, głównie z Danii. No i teraz dotknął pan tej kwestii, no skoro, czy to jest szkodliwe? No po pierwsze, lepiej nie ryzykować i nie ma takich możliwości, żebyśmy w stadach, które były zawirusowane albo wystąpiła choroba, musi być pełna utylizacja. No i stąd trzeba wytwarzać bardzo kosztowne techniki i technologie. No przypomnę, że swego czasu niektórzy opowiadali łatwe dyrdymałki, że jak dojdą do władzy, to rozwiążą problem bez bioróżnorodności i bioasekuracji poprzez wybicie wszystkich dzików i zbudowanie płotów. Wzdłuż granicy miał, ze wschodem miał powstać ten płot, dotąd nie powstał, a zagrożenia dla produkcji dużej przeniosły się nawet do Lubelskiego i przeniosły się nawet do Wielkopolski, a swego czasu, to był bodajże rok 2017, importowano i ubijano w Polsce świnie z Belgii, gdzie pojawiły się pierwsze ogniska. No, tego typu błędów się po prostu nie popełnia. Ale dotąd nie jesteśmy w stanie do końca ustalić w warunkach nie tylko polskich, jak jest przenoszona choroba, czy tylko jest przenoszona poprzez migrujące dziki. A tutaj ocena jest taka, że dziki w warunkach polskich migrują nie dalej niż do 30-38 km w ciągu roku. Czy są przenoszone przez ptaki padlinożerne, które natrafiły gdzieś na mięso właśnie takiego świniaczka, czy też są przenoszone przez ludzi, na przykład przez samochody, a może są przenoszone przez kanapki, przez żywność. No i tutaj były takie sygnały na przykład z Japonii, że w dostawach świniny do Japonii na powierzchni tego mięsa znaleziono także właśnie te elementy związane z afrykańskim wirusem. No i to jest potężny problem. W Polsce w tej chwili mamy tam około 10,5 miliona świń. Rocznie, ponieważ cykl świński to dwa razy hoduje się świniaka, bo tam około 6 miesięcy jest pasiony od wieprzka do, od warchaczka czy prosiaczka do wieprza. Pierwsza klasa to jest tam do 98 kg. Później są te drugie klasy. Teraz jeszcze przemysł spożywczy wymaga tego, żeby to była świnia, która jest długa, która ma mało słoniny, a dużo schabu i tak dalej. Więc genetycznie tutaj to też trzeba docenić olbrzymi wysiłek instytutów hodowców w poprawie genetyki. Jak byłem w Indiach, no to usłyszałem od samego premiera Modiego, że statystyczna krowa w spółdzielniach mleczarskich daje 1,5 do 2 litrów dziennie, a u nas krówka statystyczna daje 8,5 tysiąca litrów rocznie. Wy tam naprawdę o takich rzeczach rozmawiacie? Proszę pana. Ile u was krowa daje mleka, nie, a u nas to tyle? Wzięło się z tego, że ja pojechałem tam na spotkanie z panem premierem
Modim na wielkie forum w Gujaracie. No i pan premier wcześniej wygrał wybory i przygotował program Oczyścić Indie. No i wszyscy to tylko kojarzyli z polityką, z korupcją, a jak dobrze przygotowany były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Mazowszu w latach 1999-2002, do czasu, kiedy zostałem przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, no przygotowałem te kwestie związane z utylizacją odpadów, oczyszczaniem rzek i tak dalej. A ponieważ byłem wówczas prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nic, co rolnicze, nie mogłoby mieć obce. I mimo, że nie jestem rolnikiem, mimo, że nie płaciłem nigdy KRUS-u, tylko zawsze byłem ZUS-owcem, no to nie tylko w układach międzynarodowych, muszę być na swój sposób ekspertem od kosztów produkcji, kłopotów produkcyjnych, organizacji produkcji, zmianach, modyfikacjach, etc., etc. Więc o tym autentycznie rozmawialiśmy. I na każdego przyjeżdżającego delegata ze świata było wtedy po 20 minut, a ze mną pan premier rozmawiał 38 minut. Ja wiem dlaczego nawet. Tak, no bo to były to takie... To pan szczegóły. Lubi sobie pogadać. Później to było ciekawe, podczas takiego wielkiego obiadu usadził mnie naprzeciwko siebie. Obok mnie siedział król Butanu, a obok siedział Ban Ki-moon, no i minister z rządu Trudeau. No i tłumaczył, że wiedział tu wielu gości, ale z Piechocińskim mógł powiedzieć o konkretach, na przykład o kruszarkach do plastików, o tym, jak ile krowa daje mleka, jak poprawić efektywność, bo jego pasją jest to, żeby Indie stały się samowystarczalne, jeśli chodzi o dostawy mleka. Dotąd jeszcze nie są. Dobrze. I trzecie pytanie było o ustawę reprograficzną. Dokładnie tak. Niech ona się pokaże, niech to się obejrzy i zobaczymy, co naprawdę wyjdzie. Diabeł tkwi w szczegółach. Otóż my jesteśmy na etapie w tej chwili uprawiania polityki, w której także na etapie prac parlamentarnych nie ma otwartości na poważną, merytoryczną dyskusję. Za moich czasów było inaczej. I wystarczy się zapytać i byłego ministra energetyki, tego od Ostrołęki 3 Tchórzewskiego, czy pana posła, a później ministra Polaczka, że naprawdę w Komisji Sejmowej Infrastruktury w latach 2001-2005 my pracowaliśmy merytorycznie nad szczegółami. W tej chwili nie tylko w Krajowym Planie Odbudowy jest bardzo dużo mabend propagandowych i sloganów, a diabeł tkwi w szczegółach, o czym nie świadczy fakt, że po boomie w fotowoltaice, kiedy rok do roku fotowoltaika w Polsce wzrosła o 200%, rząd przygotowuje ustawę, gdzie znacząco 1000 zł pogorsza warunki dla właścicieli wybudowanej instalacji. Mhm. Ja mam do pana... Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem tylko pozdrowić pana pana Piechocińskiego ze względu na to, że naprawdę jest to ogrom wiedzy. Bardzo zainteresowała mnie ta odpowiedź, rozwiała wszystkie wątpliwości. Chciałem pozdrowić właśnie cały kanał sportowy, bo robicie mega robotę. Chciałem pozdrowić mojego brata ciotecznego Mateusza, który jest początkującym raperem i nazywa się Ilmatek. Można go zobaczyć na YouTubie. I fanpage piwny Amator Ściechanowa. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu całej załogi kanału sportowego. Trzymamy kciuki za młodego rapera. A propos muzyki, ktoś ładnie wychwycił, że jak to jest, że polscy piłkarze słuchają disco polo, a świnie Vivaldiego? Czy to nam nie mówi? Nie, ale z prostego powodu. Muzyka Vivaldiego jest na tyle piękna, że uspokaja. A więc niesie takie bardzo przyjazne tony i te prosiaczki przestają być agresywne do siebie. No wyobraża pan sobie, gdybyśmy tam ICDC. To ja mam wrażenie, że jednak przez Słowację też Vivaldiego słuchaliśmy. A to pan mówi o tonowaniu i tam powinna być dynamika. No to może lepiej było każdemu dać jakieś urządzenie pirotechniczne, żeby mu wybuchło w rękach przed wejściem na stadion. Aż tak bym daleko nie szedł, ale to a tak pan mnie zgasił z tym porównaniem, bo mi się to podobało, że świnie słuchają Vivaldiego, a piłkarze disco polo, a to pan tak do tego pragmatycznie poszedł. Nie, ale niech pan a to jest piękne hasło. Niech pan, no jasne, że tak, niech pan jeszcze raz zamknie oczy i sobie pomyśli, że słucha pan Wiosny Vivaldiego. Mhm. Prawda? I jak to piękne te układy smyczków, jak to brzmią. A później niech pan sobie przejdzie na Bacha. A później na Chopina Poloneza. Już się czuję jak świnka. Już merda mogonkiem. A skończy z Enkiem Martyniukiem. Już merda mogonkiem w ogóle. A nie ma pan wrażenia, że pana złote czasy to jednak się kończą? Bo pan tutaj, tu świnie, tu kurczaki, tu coś. A my jednak będziemy niedługo jeść tylko to wegańskie jedzenie. Ale jak pan... Mięso to już będzie tylko fanaberia i to taka... Mięso jesz? Kiedy pan ostatnio miał grilla na ogródku?
przedwczoraj. No i co tam były? Był Alia Miecho, oczywiście. Sale, był salceson składający się z czego? Steki były. No, no bardzo dobrze. No widzi pan, a jednak. Proszę państwa, wszystko jest oby ale tylko w określonym zakresie. Czy to nie jest tak, że Sylwia Spurek pana zmiecie z planszy po prostu w pewnym momencie? Trudno, to będzie jej wybór, ale nawet kiedy będę miał zejść do podziemia, to przynajmniej raz na rok będziemy zrobię się tam umawiać tak, razem. Po cichutku zejdziemy do piwnicy. I będziemy jeść tak, kiełbasę. Tak, będziemy jeść prawdziwą, tłustą kiełbasę, poprawimy to żeberkami zrobionymi odpowiednio. Oczywiście na stole będzie stał bób z mieszaniną pieprzy ziołowych, tak? No choćby po to, gdyby padła kontrola z jakiegoś CBA czy miejscowej policji. To pokazujemy tylko bób. Pokazujemy ten bób. Co tam jecie? No, ale Piechociński pan, no, stanowski. Ja po prostu muszę powiedzieć, że jestem trochę poirytowany tym, że pan właśnie nie wystawił tych różnych produktów. No bo nie wiem, czy pan czytał mój przepis na pleśniaka z rabarbaru. Otóż nie czytałem, gdyż mnie pan zablokował. Ile będzie razy mam do tego wracać? Wtedy robimy ten pleśniak z rabarbaru, czyli jesteśmy zielonio-wegańscy, a oprócz tego machamy sobie ten kawał solidnego mięsa z grilla. Rozumiem. Czyli, no, czyli damy radę generalnie. Zdecydowanie. Zresztą jak pan wie, jakiś ruch oporu zorganizujemy. W Polsce niczego się nie da narzucić. Pan sobie wyobrazi, że za niezaszczepienie psa jest kar, grozi panu kara 500 zł, a niezaszczepienie się na COVID-19 nie ma żadnych? Ale ja, a propos zaszczepienia, to widziałem, że pan trzyma rękę na pulsie. Trzymam. Bo nawet taką informację pan wrzucił nie tak dawno, zaraz już to muszę odnaleźć, że Tinder wprowadza opcje dla zaszczepionych. Ofertę tylko dla zaszczepionych. Tam kilka jest tego typu portali, które inspirują parę rzeczy i niektórzy się rzucili z pytaniem, a skąd ja to wiem i skąd taka wiedza. Ma pan konto na Tinderze? Nie, nie mam żadnego konta i nie śledzę, ale w ramach oglądania portali tego typu innowacyjności, bo ja jestem ekonomika obrotu towarowego i usług. Specjalność. Nigdy w niej nie praktykowałem, nie działałem w polskim handlu w tym rozumieniu. Teraz wspieram polski eksport do różnych krajów azjatyckich. Myślę, że robię to całkiem nieźle. No, ale została mi ta pasja śledzenia uwarunkowań rynkowych. Tak? Czy pan wie, ile habilitacji napisano, gdzie powinien leżeć batonik, kiedy pan z dzieckiem na przykład przechodzi przez kasę? Żeby dziecko w ostatnim dramatycznym ruchu jeszcze wzięło ten jeden batonik i wrzuciło do sprzedaży. Od razu. No, no nie, ale dzięki temu sprzedaje się ileś tam batoników. Otóż jedna znanych, cenionych, światowy gigant robiła badania, czy na tradycyjnym ich batoniku zastosować czerwoną polewkę z innego rodzaju czekolady, czy też różową. I w Szwajcarii wyszło, że czerwona, a w Polsce na równi 10 tysięcy ludzi, którzy byli podlegali tym badaniom i obserwacjom, stwierdziło, że to i to. W związku z tym w Polsce produkuje się dwa rodzaje tego batonika. Do tego już doszliśmy. A kiedy pan na przykład pojedzie do centrum pod Łodzią, gdzie wystawia się znaczna część polskiej produkcji, jesteśmy piątym producentem w Europie ubrań i odzieży, często, nie często szytych tylko na zleceniach w krajach azjatyckich, to zobaczy pan to, że jest wielka sala, gdzie wiszą przyszłe, wisi kolekcja z na przykład jesienią mody wiosennej. I co się obserwuje? Każdego, który przyjdzie i zobaczy. No i pan jest na przykład z koleżanką, małżonką. I koleżanka, małżonka ogląda te rzeczy. A pana to denerwuje jak każdego prawie statystycznego mężczyznę. Nie lubi się osobą towarzyszącą. Wchodzi, jak mu się garnitur jego podoba, to kupuje. 5 minut, jak nie, to już wychodzi i wraca do domu, bo jest zmęczony zakupami. A nasze żony, nasze dziewczyny, proszę pana, potrafią w tej czynności spędzać. W związku z tym analizuje się te nagrywane po wielokroć programy. Później o jakie kolory pytała i tak dalej. Po co? Żeby na koniec produkować tak zwane krótkie serie mody w danym kolorze, w danym emblemacie, a nie zamawiać 5 tysięcy na przykład żakietów, które się nie sprzedają, bo w złym kolorze. Mhm. Więc praca nad tym, jak zachowuje się konsument, na co stawia, jakie kupuje, co preferuje, to jest niesamowita dzisiaj sztuka. To nie jest takie proste. Te badania to nie są badania polskich firm od kto na kogo będzie głosował w wyborach, kiedy nie ma jeszcze terminu. I wtedy pan obserwuje różne zadziwiające rzeczy, bo byty nieistniejące istnieją w tych sondażach. Mhm. Tak? Dobrze. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Witam, Tomek ze Szczecina. Cześć, Tomek.
I takie dwa pytanka mam do każdego z was. No może zaczniemy od gościa. Po pierwsze, no wielki szacunek za urozmaicenie Twittera, czy tam z zapartym tchem czasami te wszystkie tweety. Natomiast pytanie dotyczy, jak pan uważa, jaki ma pan stosunek do zagęszczenia farm przemysłowych w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o fermy, które powstają na terenach, które nie były rolnicze zazwyczaj. Co pan ma do powiedzenia osobom, które nie mogą otworzyć okna, bo w Polsce nie ma norm odorowych, które to osoby, których nieruchomości spadają, ceny nieruchomości spadają do zera z dnia na dzień praktycznie, których dzieci chorują na astmę, których świat praktycznie się wali przez to, że ktoś zdecydował o tym, że o ich oknami powstaje ferma na 2000 tuczników na przykład i w ciągu 5 lat ona się rozrasta do 10 tysięcy, a 20 tysięcy tuczników. Co pan ma im do powiedzenia i jaki jest pan stosunek do tego problemu? Dodam tylko, że z prawdziwym rolnictwem nie ma to nic wspólnego, bo stłoczone prosięta na takim małym przestrzeni nie mogą nawet oddychać bez włączonych wentylacji, ponieważ się duszą swoimi tym odorem, który się wydobywa z takiej fermy. Mm-hmm. Okay. No, po pierwsze, to jest w najmniejszym stopniu akurat problem województwa zachodniopomorskiego, bo tam mamy przede wszystkim gospodarkę roślinną, bo wynika to ze specyfiki. Tam był duży udział PGR-u, więc mówimy o gospodarstwach, których istotną sprawą na dziś i na jutro, na przyszłość powinno być zachowanie bioróżnorodności, a więc nie to, że mamy monumentalne farmy rzepaku, pszenicy, tam po kilka tysięcy hektarów bez miec, bez różnego tam stawów, sadzawek, które zatrzymują wilgoć, no bo już wiemy, że w Polsce mamy 7 województw, w których dramatem jest susza już głębsza niż rolnicza. Po drugie, najważniejsze jest tutaj w tym wszystkim znalezienie mądrego rozwiązania przede wszystkim w zakresie planowania przestrzennego. A więc po co między innymi za moich czasów, kiedy przedłużyliśmy do 2025 funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, zaczęliśmy program pod tytułem Drogi do Inwestycji. Otóż chcieliśmy wydzielić tereny i zabezpieczyć w planach przestrzennego zagospodarowania pod obecną i przyszłą działalność nie tylko produkcji rolniczej, czyli każdej produkcji. Po drugie, gigantyczny problem nie dotyka tylko tych ferm, ale dotyka choćby takiej sytuacji, kiedy znajdujemy działkę, na przykład w mojej gminie Lesznowola, w części, która była poprzemysłowo, są uwolnione tereny i kupujemy tańszą działkę, a za chwilę znajduje się nas tam 10 i później mówimy rolnikowi, który miał tam gospodarstwo od 10 lat, że powinien się wyprowadzić, bo nas jest mniej. W gminie Celestynów jest taka miejscowość, w której został już tylko jeden rolnik. Wszyscy wiedzieli, że sprowadzają się do wsi, no ale w tej chwili, kiedy byśmy zobaczyli skalę protestów, niechęci do tego, żeby w ogóle wyjechał, żeby jego traktor przejechał po drodze, to są te problemy. Czyli bardzo wyraźne wydzielenie i myślę, że jeśli jest po wielu stronach racjonalne myślenie, to jesteśmy w stanie nie tylko w formule teorii zapisania tego w ustawach czy rozporządzeniach, a później przeniesienia to do planów. Druga kwestia to jest taka, że następuje koncentracja produkcji. Koncentracja produkcji wymaga tego, żeby strefy ochronne były dużo większe. Generalnie w Polsce nie ma właściwie dzisiaj pełnej zgody gdziekolwiek posadzić stację uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, czy zakład utylizacji, czy zbiórki odpadów. Wszyscy chcielibyśmy, żeby to było u sąsiada. Nas interesuje jedno, żeby przyjechała ekipa i od nas te śmieci wzięła. I tyle nas interesuje. Ba, w gminach nawet, w których jest ryczałtowe rozliczanie, okazuje się, w dalszym ciągu znajduje się pralki, lodówki, gumowce, opony w lesie w Magdalence na przykład. I widzimy, że ten proceder w ogóle nie ustał, mimo to, że ten obywatel płaci te ryczałtowe opodatkowanie. Kolejna kwestia, bardzo ważną rolę mają tutaj przedsiębiorcy i firmy, i duzi rolnicy. Otóż już dzisiaj szuka się rozwiązań zupełnie nowych. Na przykład jedna z firm, nazwy jej nie będę wymieniał, członek Izby Polska Azja, otworzyła wielką ubojnię w Międzyrzeczu, ma wcześniej w Mławie, to są dwa najnowocześniejsze zakłady, chce w nich, z każdym z nich przerabiać 250 tysięcy kurczaka. W związku z tym, nie ze względów tylko na te kwestie konfliktu z otoczeniem,
chce zbudować system nakładczy, a więc szuka we wschodniej Polsce, w terenach z dala od zabudowań, szuka rolników, którzy są w stanie poprowadzić w ramach prac zleconych hodowanie kurników. Ale nie może to być kurnik, w którym produkuje się 10 tysięcy kurczaków, bo już na nim nie ma rentowności. To muszą być kurniki od 50 do 100 tysięcy w jednym miocie hodujące te kurniki. W związku z tym to jest kwestia znalezienia tych terenów. I jeszcze, co najważniejsze, dlaczego ten model? Ano dlatego, że trzeba zapanować, jakiej jakości produkt trafi do ubojni. No po to, żeby były w odpowiednim standardzie hodowlanym te kurczaki, czy prosiaki, czy krówki, czy cielaczki robione, żeby była zapewniona na właściwym poziomie opieka weterynaryjna, stosowane leki, pełen nadzór. To jest bardzo ważne. Dlaczego? I to opiszę na przykładzie od strony handlowej, na przykładzie choćby polskiego drobiarstwa. Nie ma dzisiaj w Europie kurczaka Superdrobu, Wipaszu czy każdej innej firmy. Jest kurczak polski. Jeśli więc w dostawach do Niemiec, Francji, na Wyspy Brytyjskie, Bułgarii czy Czech pojawią się dostawy z salmonellą, to bije to w kurczaka. Bardzo często konkurencja wykorzystuje tę informację, odpowiednio nagłaśnia i robi wokół tego zgiełk. W związku z tym mamy wszyscy dbać o to. No i tutaj pokazuję, już tylko pokazałem, jak wiele jest w tym wszystkim do zrobienia. Obrażanie się na siebie, że oto, prawda, w moim powiecie będzie duża wylęgarnia kurczaków, a w innym będzie duża farma, w której będą się niosły jaja, bo 30% polskiego rynku ma znana firma Woźniak choćby, jeśli chodzi o produkcję jaj. To jest nie tylko potężne zagrożenia, że może generować takie złe przykłady, ale to jest także potężna szansa, bo tego typu firmy mają szansę wejść na inne rynki, że my powinniśmy zapewnić nie tylko bezpieczeństwo. Wie pan, jak nie można okna otworzyć, bo śmierdzi, to te inne rynki nas ale jeszcze, no ale to dlatego, wie pan, lokalizacja takich zakładów, zapewnienie odpowiednich standardów jest dzisiaj ważne i tego nie da się zrobić tylko samymi akcjami, protestacyjnymi. Się wtrącić, no, tak? Po obu stronach jest interes w tym, żeby konfliktów nie było. Ja się z tą teorią zgadzam, natomiast sytuacja prawna jest taka teraz, że mieszkańców nie chroni nic. No prawo jest takie, że nie ma norm odorowych. Nie wiem, czy się pan z tym zgodzi. Nie, no, nie ma. Czyli no. Może śmierdzieć, może ta ferma powstać 100 metrów od domu, na działce obok i nikt z tym nic nie zrobi. Mieszkańcy mają tylko... Ale ale odpowiedzialni ludzie, którzy są po drugiej stronie, mówię tutaj o dużych rolnikach czy przedsiębiorcach, czy środowisku drobiarskim, od wołowiny czy od wieprzowiny, wiedzą jedno. Jeśli wejdą w konflikty z otoczeniem, to oni będą wcześniej czy później przegrani. W związku z tym jakby nie patrzmy tylko na to, że jeden zapis o tym, jak sobie zapiszemy ten odór. No, zapisaliśmy sobie na przykład, kiedy można wywozić gnojowice. Czy znajdzie pan pieniądze, żeby przy każdym gospodarstwie, w którym są dwie krowy, zbudować biogazownię, która zagospodaruje tą... gnojowice? Tu chodzi bardziej o ujednolicenie prawa w taki sposób, aby były pewne zabezpieczone interesy mieszkańców. Myślę, że tutaj się zgadzamy. Nie sądziłem, że będziemy rozmawiać o gnojowicy. Diabeł tkwi w szczegółach, jak to jeszcze raz mówię. Ale, ale tych szczegółów nie ustalimy w tym programie. Tak jest. No. Na pewno nie przy okazji piłki. Problem jest ogromny. Stop chlewni przemysłowych jest akcja, która skupia wszystkie te organizacje. Zapraszam. I w takim razie rezygnuję z drugiego pytania. No i co? Trzymamy kciuki za jutro, nie? Dziękujemy. Trzymamy. Dziękujemy bardzo. Ja mam takie w ogóle pytanko może do naszych widzów, do czatu, ale nie tylko do czatu, do wszystkich, którzy oglądają ten program, bo mam takie wrażenie, że pan trochę tak politycznie nie trafił we właściwy moment. To znaczy dzisiaj jest pan przez młodych ludzi lubiany. Na Twitterze pana lubią, tu przychodzi pan do programu, lubią pana. A kiedyś tak być z PSL-u, to młodzi ludzie tak patrzyli, to buraki takie opasłe tam. Wie pan, to tak się nie kojarzyło za dobrze. Proszę pana. A dzisiaj być może mógłby pan... Proszę pana, dotąd niektórzy nie wiedzą, że ja byłem naprawdę nie najgorszym studentem czy asystentem na SGH, czy wówczas SGH. Ale do czego zmierzam? Dotąd wielu ludzi nie wie o tym, że naprawdę prawdopodobnie znam się na ekonomii, bo nie mogę powiedzieć, że się znam, bo ciągle mogę powiedzieć o sobie, że mogę znać się więcej. Niech pan mi da dokończyć. No. Jeśli ja mam słuszne podejrzenia, że wy, którzy oglądacie ten program, polubiliście pana Janusza i sobie myślicie, w sumie to łebski gość,
10 lat temu myśleliście sobie, nie no z PSL-u, tam 20 lat temu, nie, to w ogóle PSL to nie. A tak sobie się myślicie, w sumie łebski gość. Dzisiaj to dopiero, dzisiaj to mnie kupił troszeczkę, tak mówiąc. Ale to proszę pana, bo łatwiej. Mówiąc kolokwialnie, to jeśli tak uważacie, to dajcie łapkę w górę, a jeśli ja się mylę, to dajcie łapkę w górę, w dół. Zaraz sprawdzimy nastroje społeczne. Bo pan próbuje zrobić z tego plebiscyt polityczny, a ja odpowiadam tak, że moja wizja zmieniania Polski to jest zmienianie Polski także ze środowiskiem, które miało trudniej, miało dalej. I takim środowiskiem jest także polska wieś, która musiała się dostosować do nowego. To nie jest takie proste, tak? Choćby po okresie koniunktury powstawania grup sadowniczych i wielkich ich sukcesie, dzisiaj ponad 60% znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i dzisiaj już mówimy, że ten model się nie udał. Tak? Jeśli dzisiaj temu rolnikowi, który produkuje świetnego smaku i jakości ten agres, proponuje się 47 groszy za kilogram, no to przepraszam bardzo, co można kupić za 47 groszy, żeby wyprodukować ten kilogram, tak? W związku z tym takie tutaj są też pewne stereotypy takie łatwego myślania, bo my Polacy mamy to szczególnie, że więcej najczęściej wymagamy od innych niż od siebie. No i teraz wracamy do tego, że jak jest pan politykiem, jest z zasady pan nielubiany, bo żyje pan z naszych podatków. I jest pan nierobem, łobuzem, złodziejem i tak dalej. Sama prawda. Jak to jest, nieważne jest z jakiej partii zajeżdża pan samochodem. Jeśli zajeżdża pan starym samochodem, patrzą się i mówią nieudacznik. Tak, dokładnie. Jak zajeżdża pan nowym samochodem? Złodziej. Wiecie pan, jak się zgadzamy. I pan nie jest politykiem, tak? No widzi pan, jakie to proste. Więc to są, wie pan. I teraz mówię, ja już nikomu nie zagrażam i najbardziej ludzie przyjmują jedno, że zapowiedziałem, jestem w tym konsekwentny, już nie startuję. Czyli nie będę wyłudzał tego głosu, nie będę mówił to, co chcesz usłyszeć. A jak tam zanęcą, dobrze, to jeszcze pan wystartuje. Nie, proszę pana. Pan nie startował, bo nie chcieli głosować. Jakby chcieli głosować, to by pan startował. A ile było wyborów od 2015 roku? A ja nie umiem liczyć. A ja staram się umieć. Mhm. I to jest moja cecha, tak. Po drugie, zawsze lubiłem innych zachęcać do wysiłku i do nauki. Moja wizja, kiedy byłem długoletnim pracownikiem naukowym, wykładowcą, a dzisiaj w soboty i w niedzielę na wielu uczelniach i w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie, za darmo udzielam się, bo lubię młodych, bo mogę im coś przekazać. Te konferencje, telekonferencje, no ja zrobiłem 72 telekonferencje w zeszłym roku, a w tym roku 42, w większości z Azją, mhm. Tak? I niektóre, na których ta moja izba i firmy w niej zrzeszone nic nie miały. Ale chodziło o to, żeby był dobry przekaz z Polski, żeby sobą zainteresować, żeby nie ustały kontakty. Niech pan mi powie, ten Bayerful to oszukał z tą karierą w Chinach, czy nie oszukał? Nie, pan, no to jest proste. Niech pan powie, oszuści czy nie? Ależ jacyś oszuści. Właściwy zabieg marketingowy. Oszuści czy nie oszuści? Nie, ale właściwy zabieg marketingowy. Jaki właściwy? No, albo... Wrócili do Polski... Wyszło, że tam milionami było. Ktoś tam ich zna? No oczywiście, że zna. No, ci, którzy byli. No pan, ja. Proszę pana, nie, proszę pana, powiem tak. No, Chiny to jest taki kraj, gdzie jak pan dobrze trafi, to na pana wykładzie może być nawet i 1100 słuchaczy. A jak pan jeszcze lepiej trafi, to może być 3000. Więc jeśli nasz zespół, nie wymienia, bez wymieniania nazwy, no uczestniczy w jakiejś imprezie w mieście, prowincji czy ale gdzieś tam... Ale chyba żaden nie uczestniczył nawet. No nie wiem, czy uczestniczył, czy nie. Widzi pan, jak ja jestem delikatny. Przecież to jest były członek ja PSL, myślałem, którego że pan mi powie, prezesem. Że sprzedaż płyt Bayerful była na poziomie tam 11 sztuk, a 12 się prawie sprzedała, ale ktoś się rozmieścił przed kasą. Nie. Pan wszystko wie dokładnie. Proszę, a tutaj pan zaczyna pływać jak polityk po prostu. Ja nie mogę zdradzać... Pływa pan jak polityk. Nie mogę zdradzać tymnych szczegółów, bo jak pan wie, polskie, zaraz będę apelował łapki w dół. Polski sektor występów i tak dalej poniósł wielkie straty i jak pan wejdzie do świeżo ogłoszonego informacji z Krajowego Rejestru Długów, to pan zobaczy, jak ten sektor jest zadłużony. Jak wzrosły długi, na ile procent. Mhm. Bo co? Bo nie było występów. I chce pan, żebym ja stygmatyzował zespół, tak, który sobie radził w Chinach. Po powrocie z Chin sobie radził jeszcze lepiej, mówiąc, jaki to sukces osiągnął. Oszuści. Dobrze, mamy to, oszuści, nie chciał pan tak powiedzieć, ale mamy to już czarno na białym podane, między wierszami, ale podane czarno na białym. No. Powiem panu, jak to z tymi łapkami jest. No. Więc odkąd tak zaapelowałem, to przybyło 1500 łapek. A ile ludzi nas teraz obserwuje? 22 tysiące. To niezły wynik, jak na po jak, północy. No, bardzo dobry, nawet bym powiedział. No. Przybyło 1500 łapek w górę i 30 łapek w dół. Proszę pana, ostatnio zauważyłem na Twitterze, że mi nagle
ciągu 3 dni spadło o 300 ludzi. Mhm. No i jaki czyli z tego... kupował pan fejkowe konta pewnie. Nie, jaki z tego... Nie, nie, bo ja na bieżąco czyszczę. Mhm. Pan dostał zalegię, prawda? To nie tak. Ma u mnie tak. U mnie co jakiś czas patrzę i jak ktoś daje żółtą kartkę, ale jak na przykład ktoś używa jakiegoś bardzo wulgarnie agresywnego języka, dostaje w głowę. Kto ma rację, Michniewicz czy Mioduski, że tam za mało zawodników jest? W którym? No teraz, ostatnio był konflikt. Proszę pana, niech oni przejdą i no właśnie, może nie dojdźmy przejdą. Do fazy grupowej. Okej. Okay. No. Odbierzemy sobie zaraz telefon, tylko coś jeszcze miałem zapytać. A dobra, zapomniałem. Odbieramy telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kucowski z Łodzi się kłania. Witam panu. Witamy, witamy. Przechodzimy na ty, czy nie? Ja mam jasne, nie, nie, niech pan wali prosto, bo już jest po północy. A ja dla pana to mam, kuchnia, takie pytanie, że... Wie pan co? Kibic ŁKS-u. Nie może zapomnieć, że w 78 roku nie. Spotkaliśmy się na dworcu Łódź Fabryczna. Nie, tylko widzę w RTS. Ale jeszcze z tym. Niech pan posłucha, panie Janusz, przychodzimy na ty, czy proszę, ja? Proszę, no niech pan mówi. Janusz, tak? Tak. Ja jestem 7-2 rocznik. Niech pan posłucha jedną rzecz. Pamięta pan, jak z panem Waldemarem pan chodził w wielkie oczy i podpisał umowę kiedyś. Nie będziemy o polityce rozmawiać, tylko o zakupie gazu. No i? Czy, a jest pan jakby nie by, zajęty, ale mam odsłuch straszny od was studia. Mam jeszcze raz. Mam wyłączoną. Czy nie można było tych owoców, na przykład grójca, czy tam Szonowa, biodry generalne nie zrobić gazownie, tak? To jest jedno pytanie. Dobrze. A drugie pytanie do siebie stanu. Co będzie z fundabu? Nie bo wiem, ja zobaczymy. Zobaczymy wkrótce. Bo ja kibicuję chłopakowi bardzo. No cieszę się bardzo. No, A widzisz, ja ciebie fajnie słyszę. No, a jednak odgłos idzie, niezły. Wiesz co, zobaczymy, co z nim będzie. Jeszcze nic nie jest jasne. No. Ja się tym zajmuję, tylko menadżerowie szukają mu klubu. Na pewno znajdą, bo jest zainteresowanie. No to nie jesteś jego menadżerem? Jestem bardziej... No poniekąd jesteś. Jest, no poniekąd, ale powiedzmy, że... Powiedzmy, to, powiedzmy, że zleciłem to innym ludziom, bo nie mam czasu się tym zająć. Ale jest pan Stamirowski w Widzewie, tak? Jest pan Stamirowski od niedawna w Widzewie, tak. No i myślisz, się dogadasz z nim? To będzie normalny człowiek? Ja nie mogę się dogadać z panem Stamirowskim, gdyż nigdy nie rozmawiałem z panem Stamirowskim. Jakby rozmowa jest koniecznym etapem, żeby się z kimś dogadać, a nie mieliśmy żadnego kontaktu, więc nie wiem, no, być może będziemy mieli jakiś kontakt, ale póki co żadnego nie mieliśmy, więc na razie nie ma o czym w ogóle mówić. Okej, okay, dzięki, że pani się zadzwoniłem. Pozdrawiam pana Piechocińskiego. Dlaczego pan się z polityki w ogóle wycofał? Dobrze, już zadałeś pytanie wcześniej. Zadałem wcześniej. No. Można było biodegradalność dać. Dobre dziękujemy dnia. Bardzo. Pozdrawiam. Słyszę, że słyszę, że widz dba o to, żeby ta sprzedaż piwa była na odpowiednim poziomie w tym roku i my to szanujemy. Zdecydowanie, tym bardziej, że piwo to jest szczególny dar losu, który Polacy już od wieków średnich służyło w polityce do wymówek. Mhm. Otóż był jeden z takich piastów, który wymówił się uczestnictwu w wyprawie na Jerozolimę i okolice właśnie tym, że ponieważ tam nie sycą miodu i piwa, a bez miodu i piwa Polak nie wyżyje. Widzicie, jakie to proste, jaki znalazł, ile teraz w naszej dyplomacji by potrzeba tego typu skojarzeń, żeby nie odpowiadać wprost, nie lubię cię, jesteś wredny, podsłuchujesz mnie, coś jeszcze. Mhm. Tylko tak inteligentnie, grzecznie, z humorem odpowiedź. No i teraz gaz. No, pytanie jak najbardziej na miejscu, mimo że północ minęła. No, po pierwsze byłem w historii polskiej gospodarki pierwszym wicepremierem, minister gospodarki, który mógł w roku 2014 powiedzieć, że nawet jak Rosjanie nam zakręcą kurek na zimę, to przetrwamy. Ale to był dopiero rok 2014. O tym nie zapominajmy, jak długo są konsekwencje przez ileś lat bycia w innym systemie politycznym, gospodarczym i uzależnienia się od surowców. Przypomnę, że jesteśmy wielkim importerem energii. Niestety także w zeszłym roku gwałtownie wzrósł import energii elektrycznej. W miesiącu grudniu 8% zużytej energii to była energia importowana i wtedy akurat Bełchatów się nie palił.
To pokazuje skalę głębokiego uzależnienia i naruszenia tego, co nazywamy bezpieczeństwem energetycznym. Jeśli chodzi o gaz i te biogazownie, no to trzeba sobie powiedzieć tak, 4,3-4,5 miliarda metrów sześciennych to było w latach 2014-2015 nasze średnioroczne wydobycie. Około 10% zasobów wygasa tego roku, więc trzeba nowe wiertnie, trzeba znajdować nowe zasoby, żeby to utrzymać. A wówczas zużywaliśmy 14-16, a wiemy, że choćby teraz ze względu na to, że musimy w trybie pilnym w podstawie zbudować dużo energetyki gazowej, żeby utrzymać stabilizację dostaw i stabilizację sieci energetycznych, no to musimy tego gazu wydobywać więcej i importować więcej. No i teraz mamy określone kłopoty na kierunku rosyjskim, ale przypomnę, że najbardziej skrajna w wymiarze słowno-deklaracyjnym ekipa w historii antyrosyjska w roku 2019-2020 kupiła rekordowe ilości gazu. I ja to pochwalam, bo był to najtańszy gaz z możliwych. Dlatego, że dla mnie suwerenność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne to jest także suwerenność ceny dostępnego gazu. W związku z tym jakby sygnalizuję, jestem po świeżej konferencji Gaz i Ropa, gdzie ważny przedstawiciel obozu władzy wygłosił bardzo interesujący esej, no ale pytanie brzmi, budowaliśmy terminal w Świnoujściu, rozbudowujemy ten terminal, za kilkanaście miliardów planujemy wybudować z sukcesem w perspektywie 2-3 lat najbliższych gazociągi północ-południe, ale zakładaliśmy, że będzie ten gaz odbierać w ramach wyrwania się z objęć Gazpromu, a widzieliśmy na meczu, kto jest sponsorem euro, no Gazprom, Volkswagen i dalej. Przeczytajcie sobie. No mieliśmy wyrwać Węgry, mieliśmy wygrać Czechy, Słowację, a nawet załatwić sobie coś może z Austrią, tak? No i teraz popatrzmy, nasz wielki partner w Trójmorzu i w Europie Centralnej, pan Orban, podpisał 15-letni kontrakt na wielkie dostawy gazu z Rosji, a na gaz LNG podpisał Skrk, to jest wyspa chorwacka, z tego terminala, a żadnej umowy z Polską nie ma. No teraz wyobraźcie sobie, budujemy za 10 miliardów szerokie gazociągi, no i okazuje się, że możemy nawet wtłoczyć rozprzężony gaz ze Świnoujścia czy pływający z pływającego terminala, a mamy go budować w Gdańsku. No i gdzie jest odbiorca? W związku z tym, a w międzyczasie co się wydarzyło? No coś wydarzyło się w Danii, utraciliśmy zdolność do kończenia odcinka lądowego, tego co nazywamy pipem. No i a jednocześnie już niektórzy nadgorliwcy ogłosili u nas, że na pewno nie będziemy grali, nie podpiszemy żadnej umowy ze Wschodem. Więc zwracam uwagę, że był taki czas, kiedy miało się stałe, długoletnie umowy, to dla bezpieczeństwa płaciło się więcej. Później weszła na rynek nie tylko Ameryka, Iran, Irak. No choćby, czego przykładem są 2020 rok, niektórzy kupowali w Iranie i w Iraku ropę w cenie 20 parę dolarów za baryłkę, a wiemy, że dzisiaj jest zupełnie inna. I uwaga, mamy najdroższą benzynę od 10 lat, mimo że ropa nie kosztuje 120-115 dolarów, jak kosztowała w 2014 roku. W związku z tym za chwilę to będzie potężny problem, to jest potężny problem także rosnącej inflacji, kosztów gospodarowania. No i teraz nasz kolega tutaj zwrócił uwagę na te biogazownie. W którymś momencie... Także... Mówisz, że o biogazowniach rozmawiamy, dobrze, bo no, się zgubiłem. Ja widzi pan, to nie ma, to nie jest tak lekko, to co jest... Że pan się z tym premierem Indii zmieścił w 30 minutach, to jest niesamowite. Proszę pana, więc później cały obiad był poświęcony temu, że w szczegółach sobie wyjaśnialiśmy, rozumiem, jak to jest robione, proszę pana. I w jaki sposób na przykład te kruszarki. A to te biogazownie już zamknijmy jednym zdaniem, dobra, proszę. No, po pierwsze trzeba mieć dużo materiału do tych biogazowni. W pierwszej kolejności to jest utylizacja różnych odpadów przemysłu spożywczego albo na etapie produkcji przemysłu. Po drugie, są to instalacje niestety drogie. No i zwracam uwagę też na cenę. Otóż ten biogaz później zużyty zapewne do wytworzenia energii. No to za moich czasów ja zablokowałem dynamiczny rozwój importowanej fotowoltaiki. Dlaczego? Bo ona była w cenie 800 zł za 1 mega. Dzisiaj spadła do 450-390 w zależności od kontraktu, a energetyka z wiatraków lądowych jest w cenie 200-210 zł za 1 mega. W związku z tym patrzmy też na to w kategoriach, że to nie jest tylko utylizacja, osiągnięcie, ale i finalny produkt, po ile jest dla następnego odbiorcy. Odbiorcą jest energia, a mamy, jak wiadomo, największe, najdroższe ceny hurtowe energii obok Malty, tak?
I to jest potężny problem dla naszej gospodarki. Odbierzmy sobie ostatni dzisiaj telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Janusz z Zalesia Dolnego się kłania. Widzę, że to jest pytanie ogólne odnośnie naszego regionu powiatu pazycińskiego. Niedawno, padł kiedyś pomysł utworzenia aglomeracji warszawskiej i połączenia Piasecznej razem z Warszawą. Komunikacja kuleje, pociągi nie jeżdżą, ale tam być nie ma ich. Co panowie sądzą? Czy na przykład Piaseczne powinno być w granicach Warszawy, czy nie? A mieszkańcy Piaseczne chcą być mieszkańcami Warszawy? To zależy. No pytanie właśnie. Nie, no ale tak i w pańskiej ocenie. Na przykład 709 pociągi kolei mazowieckich są uważane w tragicznym stanie. No dobrze, ale pana ocena. Gdyby nie, moja ocena. Gdyby w 2004-2005 nie było wydzielenia z przewozów regionalnych kolei mazowieckich, to nie byłoby olbrzymiego także z pieniędzy europejskich zaangażowania mojego województwa mazowieckiego, byłem wtedy przewodniczącym Komisji Budżetowej, w normalizację transportu kolejowego. Ale to są łącznie województwo mazowieckie wydało na usprawnienie przewozów kolejowych już blisko ponad miliard. To są zakupy. Problem naszej linii, bo to jest moja linia radomska, bo mieszkam pod Piasecznym obok przystanku Nowa Iwiczna. Zawsze stamtąd startowałem, jeżdżąc na studia i w dalszym ciągu obserwuję, ile tysięcy ludzi wsiada na przystanku Zalesie Górne, Piaseczno, Iwiczna czy Jeziorki. I wiem, jakie to są wolumeny. Problemem było to, że jako ostatni w aglomeracji warszawskiej dostajemy nowy tabor. I pod to między innymi był ogłoszony wielki przetarg na kilkaset milionów złoty, a w tej chwili myślimy o uruchomieniu linii SKM-ki na trzecim torze, który by połączył Piaseczno z Warszawą. Ale jaki jest problem? No problemem jest choćby to, że mamy przejazdy drogowe, kolejowe i przejazd w Starej Iwicznej już za moich czasów był najliczniejszym, gdzie iloczyn liczby pociągów razy liczby pojazdów na drodze wojewódzkiej 721 Magdalenka-Piaseczna przekraczał 1 200 000. W związku z tym już w tej chwili widzimy, że jak przejeżdża pociąg, więc widzi pan, mamy ten dramat i tego nic nie zmieni. Tak? I samo opowiadanie, że teraz tu gdzieś zrobimy wiadukt, a tam zrobimy, ale zwracam uwagę, że wówczas byłem wpływowym przewodniczącym komisji, wprowadziłem do pieniędzy unijnych w roku 2004-2005 projekt połączenie aglomeracyjne między Radomiem, z którego stale wówczas przyjeżdżało 30 tysięcy codziennie ludzi do Warszawy i w znacznej mierze także korzystało ze starych EN57, które mają po 40, po 50 lat, zostały lekko zmodernizowane. Wówczas modernizacja kosztowała 4 miliony. Moim także osobistym sukcesem jest to, że nie nastąpiła prywatyzacja warszawskiej kolei dojazdowej, tylko usamorządowiliśmy i też się to powtórzyło i to jest zupełnie inna wukatka niż była po prostu kiedyś. No i teraz dotyka pan tego, czy tych kwestii, że jak wystarczy, że połączymy Piaseczno z Warszawą, więc po pierwsze Warszawa ma swoje problemy, po drugie fatalnym by było, gdybyśmy musieli dla rozwiązania jakichś problemów komunikacyjnych tworzyć nowe twory aglomeracyjne. Ten pomysł na aglomerację warszawską przede wszystkim miał jeden powód polityczny, wydzielenia aglomeracji warszawskiej z województwa mazowieckiego, bo PiS chciał politycznie doprowadzić, bo wtedy wybory w Obwarzanku. I pytanie tylko, gdzie byłoby województwo? W Siedlcach mówili, że będzie w Siedlcach, w Płocku, że będzie w Płocku, a w Radomiu Suski mówił, że będzie w Radomiu. Rozwalanie województwa mazowieckiego, które dokonało w ramach NUTS-ów tych rozwiązań statystycznych wydzielenia, że nie ma zagrożenia dla pieniędzy, dla biedniejszych gmin województwa mazowieckiego w nowej perspektywie unijnej, jest wielkim sukcesem i marszałka Struzika, i ludzi, którzy nad tym pracowali, z kilkoma profesorami z mojej SGH na czele, którzy wspierali tutaj organizację. Co jest problemem? Rozlewanie się niekontrolowane zabudowy miejskiej, niesamowita ilość przyrostu samochodów, bo dzisiaj w gospodarstwie domowym podwarszawskim mamy już 2 samochody i jeszcze bardzo istotne opóźnienia na rozbudowie
linii i dróg i powiązania tego w system transportu, czyli budowania przystanków, koordynacji tych działań układu poprzecznego i tak dalej, a także wprowadzenia dla mniejszych miejscowości dowozu busami do pewnych zbiorczych punktów. Polecam, jest tam w internecie bardzo dużo opracowań z czasów, kiedy byłem przewodniczącym samorządowej Komisji Infrastruktury. Publikowałem wtedy bardzo wiele materiałów. Ja wiem, także, ponieważ pan może na co powiedzieć, co pan publikował i bardzo długo no to mówisz. Ja to pamiętam. Ale, no. Ale już wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie była bardzo szczegółowa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Linia do Radomia miała być zrobiona w 2006 roku. Jeszcze nie została na całej długości zrobiona. Troszkę fajerwerków domaga się czat. Fajerwerków. Kurczę. No muszę zadać jakieś takie pytanie totalnie z czapy i jakiś na przykład nieprzyjemny. Niech pan wali. No. Aż wody wleje. Czat się domaga odpowiedzi na pytanie, kto zabił Andrzeja Lepera. Jedyna wersja, bo nie mam podstaw, żeby ją przekreślić, to jest taka, że Andrzej Leper nie wytrzymał tego wszystkiego i mało. A w to nikt nie wierzy. No wie pan, no to niektórzy z jego otoczenia, kiedy go zostawili samego, mogą dzisiaj nawet tak mówić też z powodów politycznych, żeby się przypomnieć. Ja tylko zwracam uwagę, że odbyła się kolejna licytacja domu rodzinnego Andrzeja Lepera, jego żony i jego syna, i to trzecia bodajże, i nie wyłonił się nabywca, czyli rodzina Leperów poniosła też gigantyczną klęskę, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Mhm. Dobra. Proszę mi powiedzieć, pan ma do siebie dystans w ogóle, jeśli chodzi o internet, memy? Przecież to widać. No jak kiedyś tam... A wie pan, do kogo pana porównują? No Fred Winston. No ja się tym nie przejmuję. Zaraz możemy to zobaczyć pewnie na ekranie. To jest klasyka. Tam jest taki Januszek Fred, który tam tańczy i ma te rączki w górze. Okay. Albo zwracam uwagę, że na przykład bije jedną ręką tego dinozaura, którym rozkruszam tam skały. Albo gdzieś tam występuje, że w roli papieża i tak dalej. To normalka, ja się nie obrażam. Internet ma to do siebie, po co się obrażać. Jeżeli nie potrafisz się śmiać z siebie, to nie możesz się śmiać z innych. No więc trzeba mieć po prostu tą postawę. Bardzo mi się ta odpowiedź podoba. Na koniec chciałem zapytać o to, o czym rozmawialiśmy przed programem, bo pan sam powiedział, że sytuacja z konferencjami prasowymi na Euro, gdy Cristiano Ronaldo odsuwa Coca-Colę, a Pogba zdejmuje piwo ze stołu, będzie miała swoje ekonomiczne reperkusje. Oczywiście, że tak, już to wiadomo. To może być załamanie kursów niektórych napojów. My mamy tu na szczęście sterylną wodę. Mamy też piwko. Nie, ale pokazuje, że jest sterylna woda bez napisów. Tak. Ja widziałem na zapleczu, że macie bardzo solidną wodę mineralną. Polecam też wodę warszawską, bo ona wbrew takim stereotypowym opiniom naprawdę jest wysokiej jakości i trzeba tu podziękować służbom miejskim. A myśli pan, że co my nalewamy tutaj? Pracują. Do Kranowa. Widziałem tam inne też opakowania. A mina zrzedła, tak pan zachęca do tej Kranowa, jak powiedziałem, że to Kranowa. Nie, wypiłem. To tak od razu. Z numerem 10 na niebiesko, to pan od razu jak, sygnowaną Diego. Już pan od razu jak Ronaldo, taką szklankę. Tak, ze dwa wiadra. Ale zwracam uwagę i znowu wracamy do wątku legionisty. Trener, mistrz Polski, mojej ukochanej drużyny, co zrobił, jak otworzył po polsku te butelki znane z kształtu? Stanisław? No oczywiście. No, pięknie, tylko jeszcze okiem mógł otworzyć, to jest wyższa szkoła. Ale proszę pana, ale pił z butelki. Tak. Zniszczył. Ale nie ma nic lepszego niż zimna butelka. Ale zdemontował ten gest Ronaldo. Tak. No widzicie pan, okazało się, że na przepis jest antyprzepis. No więc ja się cieszę, że to trwa i teraz zastanawiam się, co zrobi Lewandowski na przykład. No bo można powiedzieć tak, że znana marka telefoniczna ma Lewandowskiego, a druga marka telefoniczna ma Świątek. Mhm. A której marce spadło, a której marce wzrosło? Pan mi mówi przed programem. Lewandowskiemu spadło, a Świątek wzrosło. A wiecie pan, no. I to była zapowiedź tego, co dzieje się na Euro. I ja dlatego uważam, że powinniśmy zacisnąć kciuki, kibicować na żywo. Dlaczego? A dlatego, że naszą potrzebą, także prestiżu ekonomicznego naszego kraju i naszej gospodarki jest to, żeby Lewandowski i cała pozostała drużyna była wyceniona jak najwyżej. I żeby wszyscy grali w Chinach.
Na zakończenie kariery Lewandowski w Chinach jako najlepszy polski rozpoznawalny brand. Umówmy się tak. No, umawiamy się. Wyślemy tam Krychowiaka. Lewandowskiego niech pan zostawi w spokoju. Krychowiaka oddamy. Krychę. Po doświadczeniach w lidze rosyjskiej. Po doświadczeniach. A tak wie pan, politycznie może to być bardziej kupione przez Azję niż myślimy. Tym bardziej. Dobra, to bierzemy. To jest deal. Ja myślę, że tam znany nasz piłkarz, który tam gra i nawet swego czasu skrytykował poprzedniego selekcjonera, będzie zadowolony, że... Dlaczego wszyscy chcą, żebym pana zapytał o OFE? Przecież 100 osób napisało, żebym zapytał o OFE. A wy jeszcze wierzycie w OFE po tej wpadce rządu? Ja generalnie w nic nie wierzę. Niedobrze. No. Trzeba wierzyć w naszą piłkę. Że zawsze kiedyś się odrodzi. Nie, to tym bardziej nie wierzę. Proszę pana, gdyby na stulecie Polski, co mi się marzyło, na przykład w kontaktach z Azją, że po pierwsze we wszystkich stolicach krajów azjatyckich odbędą się konkursy chopinowskie, specjalne, nie będziemy wysyłać tam znany szkuner, statek czy jacht, który tam będzie udawał, że wpływa i będziemy robić szum za bardzo wielkie pieniądze. I druga kwestia, że z okazji stulecia Polski nasza reprezentacja kobieca zagra mecze z reprezentacjami krajów azjatyckich. Pan sobie wyobraża na przykład taki mecz, gdzie przyjeżdża przedstawiciel rodziny cesarskiej w meczu z Japonią, bardzo dobrą piłkarską Japonią, tak? Proszę zwrócić uwagę, jak japońskie siatkarki grają. Pan jeszcze mówi o OFE, czy już o czymś innym? A po co mówić o OFE? Okay, to już było, no, to już było i to jest wielki zawód. Chciałem tylko tak sprecyzować. Ja po prostu mam dystans do takiego prostego komentowania bieżącej także ekonomii z prostych powodów. No, czy mam się znęcać nad moimi następcami, że sobie nie radzą? No, ja po prostu robię wszystko, żeby mi się udało, ale to jest bardzo trudne. Okej, okay, czyli na razie wysyłamy polskie kobiety, żeby ograły Japonki. Na Stadionie Narodowym, podczas którego nie tylko przedstawiciele Toyota Europa, jak pan wie, w ciągu ostatniego roku stał się historyczny awans. Polak został szefem Toyota Europe. Pierwszy raz w historii coś takiego się wydarzyło. Polak, który przez lata pracował w fabryce w okolicach Wałbrzycha. To jest wielki sukces, naprawdę. Ja cenię sobie tego typu sukcesy, na przykład, kiedy widzę, jak... Jeszcze Polak chyba został prezesem firmy Philip Morris, prawda? Ale to jest wiele takich tych. Ale i dlatego... to też wielki sukces. Ale to też, proszę pana, i dlatego uczmy się, nie zazdrośćmy, tylko patrzmy, jak ci ludzie do czegoś dochodzą i oby byśmy mieli siłę być na tyle gotowymi, żeby takie awanse mogły występować. My też mamy takie success story w kanale sportowym. Nasz kolega Tomek Smokowski został prezesem kanału sportowego, gdyż żaden z nas nie chciał być i on ostatni zaprotestował. Proszę pana, nie zorientował się, że oddajecie mu honor i robotę, a łatwiej być w zapleczu, prawda, być na wszystkich reklamówkach, a szefunio jest jeden. Oczywiście. Jak jest sukces, to sukces jest nasz. Oczywiście. Że... Jak jest klęska, no jesteś lider. Widzę, że nadajemy na tych samych falach. Nareszcie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję dobrego. Bardzo. To był Hejt Park z panem Januszem Piechocińskim. Nie przeszliśmy na ty, ale może to jednak na to piwo i na tego grilla musimy się umówić w gminie Lesznowola. Umówimy się. Dobra. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty.